Wojna na Ukrainie pokazała, że potrzeba transformacji energetycznej i pozbycia się paliw kopalnych ma podłoże nie tylko klimatyczne i energetyczne, ale także podłoże w sferze bezpieczeństwa. Jeśli ktoś miał w tej kwestii wątpliwości, to niedawne wydarzenia z 15 listopada z godziny 15:40 w Przewodowie unaoczniły nam tą sytuację. Ja tylko dla wszystkich z Państwa przypomnę, że wtedy w powiecie, w miejscowości Przewodów, w powiecie chrubieszowskim, w województwie lubelskim doszło do wybuchu, gdzie w tym czasie siły rosyjskie przypuszczały intensywny atak na cele w Ukrainie, blisko granicy z Polską, i wówczas na teren suszarni w Przewodowie spadła jedna z rakiet, która to była wystrzelona przez ukraińską obronę powietrzną, tak jak donoszą polskie władze. Za to wydarzenie zostało określone jako nieszczęśliwy wypadek, incydent, jednak zginęły dwie osoby. Więc jeśli ktoś miał wątpliwości i przespał konflikt w Ukrainie, to te wydarzenia nauczyły, że ten konflikt nas jednoznacznie dotyczy. Witam Państwa na drugiej debacie z cyklu czwartego forum geopolitycznego w Łodzi, organizowanego przez Instytut Spraw Obywatelskich. Nazywam się Paweł Marczyk i mam przyjemność w imieniu Instytutu Spraw Obywatelskich prowadzić dzisiejszą debatę. I teraz przedstawię moich i Państwa gości, którzy są dzisiaj z nami. Jest pani dr Monika Gabriela Bartoszewicz, doktorantka w zakresie nauk społecznych, badaczka stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. Przepraszam pana bardzo, ale ja jestem profesorem uczelni, doktorem habilitowanym. Przepraszam bardzo, doktor habilitowany, badaczka do stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego, co także ważne w naszym dzisiejszym spotkaniu. Pani profesor pracuje obecnie na Arktycznym Uniwersytecie Norwegii w Tromsø. Witamy serdecznie. Jest także z nami pan Krzysztof Wojczal, prawnik specjalizujący się w prawie handlowym i podatkowym. Wśród jego zainteresowań są kwestie geopolityki i prawa międzynarodowego, i także autor książki Trzecia dekada, Świat dziś i za 10 lat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest także z nami pan Mariusz Marszałkowski, dziennikarz i analityk energetyczny biznesalert.pl. W swojej pracy zawodowej skupia się przede wszystkim na regionie Europy Wschodniej i szeroko pojętej tematyce bezpieczeństwa, także absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. W naszym temacie dzisiejszym, na którym będziemy się zastanawiać nad kwestią kryzysu energetycznego i tego też, jak ten kryzys energetyczny na nas oddziaływuje, wiele w ostatnim tygodniu padło wiele istotnych informacji. Zacząłbym od takiego ogólnego pytania i ogólnej informacji, która spłynęła do nas 15 listopada 2022 roku. Otrzymaliśmy jasny komunikat, że jest już nas na Ziemi 8 miliardów ludzi. I teraz pytanie, jak ta rewolucja energetyczna, którą Zachód przygotowuje, faktycznie jest w stanie zaspokoić niemalejące przecież potrzeby i te rosnące zapotrzebowanie na energię, a jednocześnie jak jest w stanie zaspokoić nasz konsumpcyjny tryb życia. Przecież widzimy, że ludzie będą mieli teraz wyzwanie związane z zmianami klimatu, będzie kwestia problemu z dostępem do wystarczającej ilości żywności, wody, paliwa, a także kwestia bioróżnorodności. Jak my się w takiej zmieniającej się rzeczywistości możemy odnaleźć? Jako pierwszą odpowiedź poproszę panią profesor. To ja może zacznę od kontrowersyjnych tez i mam nadzieję, że moi interlokutorzy nie obrażą się o te bardzo odważne i kontrowersyjne, przypuszczam, tezy. Zacznę może od takiego trochę przewrotnego powiedzenia, które jest bardzo modne wśród przestępców. I ono brzmi: łam tylko jedno prawo na raz. Jeżeli przekraczasz prędkość, to nie przewoź kontrabandy. Jeżeli zamierzasz przewozić kontrabandę, to nie łam ograniczeń prędkości i w ten sposób unikniesz prawdziwych kłopotów. Ale jeżeli złamiesz obydwa prawa na raz, to skończy się to dużym nieszczęściem. I ta zasada, łam tylko jedno prawo na raz, działa także w przypadku praw, nazwijmy je geopolitycznymi, a możemy je też nazwać prawami natury może. Ignorowanie praw fizyki jest złe, niedobre i głupie, i ignorowanie praw ekonomii jest złe, niedobre i głupie. A ignorowanie obu zasad naraz, bez względu na to, jak nobliwe i jak szczytne cele nami powodują, prowadzi do nieszczęścia o kosmicznych proporcjach. I teza, którą chcę przedstawić, może wytłumaczyć dzisiaj, jest taka, że Europa obrała właśnie kurs na złamanie obu tych praw naraz. Przy czym częściowo obwiniamy za całą tę sytuację Putina, jego ukraińskie awanturnictwo,
ale jest to błędne, bo być może był to ten poruszenie skrzydeł motyla, który zapoczątkował pewną lawinę, ale tak naprawdę ta lawina była przygotowywana już od lat i doprowadziła do tego, że jakby odpowiedzią na wszystko z jednej strony wina Putina, a z drugiej strony zielona energia, po prostu w obecnym kształcie dla Europy nie ma sensu. W obecnej sytuacji odnawialne źródła energii nie są konkurencyjne cenowo, nie są rzeczywistą energią bazową, nie mogą dostarczyć niezawodnej energii do sieci bez ogromnych zapasów paliw kopalnych, a im bardziej Europa jest zdeterminowana, żeby wdrożyć sobie wiatr i słońce, tym mniej oferuje tak naprawdę realnych rozwiązań, takich jak na przykład energia jądrowa. I w ten sposób właśnie jesteśmy na tym nurcie kolizyjnym, który jest nie do uniknięcia. I ja tutaj chciałam jakby wytłumaczyć tę moją tezę. Ta moja teza jest oparta o ten nowy pięciopunktowy plan autorstwa przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Ona wytłumaczyła, jakby wyjaśniła go w przemówieniu z 7 września 2020 roku, czyli całkiem niedawno. I to naprawdę, jak się przeczyta to przemówienie, ono jest dostępne na stronach Komisji. Zachęcam każdego, aby je przeczytał bardzo uważnie, bo to jest arcydzieło, które zaprzecza dokładnie prawom fizyki i ekonomii jednocześnie. I jest naprawdę dziełem tak dalece posuniętym w krainie fantazji, że moim zdaniem nawet Alicja z książki Lewisa Krolla byłaby pod wrażeniem. I tam jest 5 punktów, naprawdę, więc ja pozwolę sobie bardzo szybko je omówić, jeżeli można. Można, panie redaktorze. Więc pierwsze zalecenie, czy pierwsza propozycja to jest zużywać mniej energii i spłaszczać krzywą. I tam obowiązkowe cele, aby skrócić te okresy szczytu zapotrzebowania energetycznego, co jest oczywistym, złym rozwiązaniem i w ogóle niewłaściwego problemu. I spowoduje tylko i wyłącznie frustrację i absolutny polityczny niesmak wśród Europejczyków, co się skończy smutno dla tych, którzy są teraz u władzy. Drugim punktem, który Ursula von der Leyen tam zaproponowała, to jest ograniczenie przychodów firm produkujących energię elektryczną po niższych kosztach. I to jest jakby drugi przykład dokładnie z zaprzeczenia prawom fizyki i ekonomii, bo jeżeli naprawdę się chce coś zrobić z bezpieczeństwem energetycznym, to należy przyzwolić na ogromne zyski, ponieważ pociągnęłoby to za sobą ogromne inwestycje. I pamiętajmy, że te podstawowe zasada ekonomii lekarstwem na wysokie ceny są wysokie ceny. To jest coś, co działało od lat, a czego oczywiście w warunkach sterowanych Unii Europejskiej nie zamierza nikt dopuszczać. I zamiast tego główne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w Niemczech, w Austrii, we wszystkich, nie wiem, wielu jeszcze krajach, będą się stawały niewypłacalne. Myśmy już słyszeli o tym, że tak się dzieje. Będą potrzebowały ratunku ze strony państwa, będą ponosić miliony strat, o ile nie miliardy, na kontraktach terminowych. I odpowiedzią na to jest odetnięcie im dochodu, żeby pomóc sytuacji. Ten trzeci punkt to jest podatki nadzwyczajne od ropy i gazu, ponieważ ropa i gaz są paliwami kopalnymi, a więc są złe. A zatem nie tylko utrudniamy inwestycje, ale też utrudniamy w ogóle dostęp do paliw kopalnych. A wchodzimy w okres całkowitego braku wszystkiego i zbliżamy się w okres, w którym racjonowanie będzie polityką domyślną. Więc jaki sens ma taki punkt? Znowu można zapytać, czy łamie tylko jedno prawo, czy obydwa te prawa naraz. Po czwarte, Ursula von der Leyen chce zapewnić płynność. Ta płynność, ja mówię w cudzysłowie, to oczywiście po angielsku liquidity, to oznacza wstrzykiwanie gotówki na rynek i pomoc, bo kiedy już wszystko się popsuje, zepsuje się łańcuchy dostaw, kiedy zepsuje się naturalne mechanizmy inwestycyjne, no to wtedy trzeba po prostu ratować tych, którzy sobie nie dają radę. A gdy już to wszystko jest zrobione, to wchodzi punkt piąty i punkt piątym jest oczywiście limit cenowy na rosyjski gaz. I jak się weźmie popatrzy się na te 5 punktów naraz, to wydaje się, że nasz kontynent, wchodząc w tę zimę, ale nie tylko w tę zimę, którą jest przed nami teraz, ale też przez kilka następnych zim, ponieważ my mówimy o
procesach, które naprawdę są rozłożone na lata, to popełniamy jakieś rytualne seppuku, które naprawdę, znaczy jak ja przeczytałam ten program po raz pierwszy, to jedyne skojarzenie, jakie miałam, to naprawdę z poziomem sowieckiego planu pięcioletniego. I moje wrażenie jest takie, że to wszystko skończy się tak samo. I naprawdę nie brak europejskiej, prawdziwej polityki energetycznej doprowadzi tylko i wyłącznie do katastrofy nie tylko w obszarze energii, ale tak jak pan wspomniał, także w obszarze żywności, ponieważ większość rzeczy, do których jesteśmy zupełnie przyzwyczajeni, począwszy od nawozów, przez rozmaite produkty uboczne procesu obróbki ropy naftowej i gazu, takie jak etylen, które są podstawą na przykład przemysłu chemicznego, to wszystko będzie cierpieć. I teraz jeszcze na koniec sam jedna uwaga. Przed rokiem 1900 ludzie spalali drewno, spalali słomę, spalali węgiel drzewny i przez większość czasu naszej produkcji energii. W obecnej sytuacji większość odnawialnej energii, no może nie większość, ale 40% odnawialnej energii w Europie to jest spalanie drewna. Natomiast jak się popatrzy na wykresy, i ja mogę te wykresy pokazać, jeżeli będzie taka potrzeba, bo mam je przygotowane, od roku 1950 paliwa kopalne dostarczały 75% zużywanej przez nas energii. I od tego czasu tak naprawdę zbudowaliśmy cały nasz współczesny świat, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, oparty na tanich, wysokoenergetycznych paliwach kopalnych. I teraz pytanie jest, co się stanie, jak je zabierzemy? Bo przeciętny człowiek z XIX wieku miał dostęp w ciągu swojego życia do 0,05 gigajoula użytecznej energii. A teraz jesteśmy w roku 2022 i przeciętny człowiek ma dostęp do około 700 razy więcej energii. I jak popatrzymy na rozwój zużycia energii i te ewolucje też źródeł energii, to zobaczymy, że wzrost, o którym pan mówi, wzrost liczby ludności pokrywa się ze zmianą źródeł energii. Co oznacza, że odejście od paliw kopalnych przy założeniu, że nie przejdziemy całkowicie i w bardzo szybkim tempie na atom, będzie oznaczał także hekatombę i całkowicie maltuzjański scenariusz, w którym te 8 miliardów jest pikiem, z którego bardzo szybko zaczniemy spadać na łeb na szyję, dokładnie jak ta lawina, od której zaczęłam swoją wywód. I na tym skończę teraz, bardzo chętnie powrócę do tych tez w debacie, jeżeli będzie taka potrzeba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zaczęliśmy, tak jak pani profesor wspomniała, z wysokiego C i bardzo dobrze. Tutaj dane mówią, że do 2080 roku, ja się jeszcze odniosę do tych liczby ludności, ma nas zwiększyć się liczba o kolejne 2,5 miliarda, więc to będzie kolejne wyzwanie, które stoi przed nami. Ale jak panowie odniosą się do tego, o czym wspomniała pani profesor, może pan Mariusz Marszałkowski, bardzo proszę. To znaczy może zacznę od tego, że generalnie transformacja energetyczna czy polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej, bo teraz bardziej wybija się ten drugi człon tej nazwy, chociaż przez wiele lat w zasadzie mówiliśmy tylko i wyłącznie o polityce klimatycznej. Natomiast pamiętajmy, że u Azarania to była polityka energetyczna, dopiero potem ona zaczęła się przekształcać w politykę klimatyczną. Ona generalnie założenia ma słuszne. I myślę, że tutaj każdy z nas ma świadomość tego, że jesteśmy w okresie takiego, w takim momencie dla naszego świata, dla naszej Ziemi, że brak działań zmierzających do transformacji naszych gospodarek może spowodować bardzo negatywne, daleko idące konsekwencje, które już zaczynamy widzieć. To znaczy już widzimy sygnały, które wskazują, że jednak ten dobrobyt, który zbudowaliśmy, o którym pani profesor wspominała przez te ostatnie 70 lat w oparciu o paliwa kopalne, zaczyna nam doskwierać. I doskwierać w sposób taki, który jest nierównomierny dla każdej części, że tak powiem, globu. I brak działań podejmowanych w zakresie ochrony klimatu, czy zmiany naszego przyzwyczajenia, zmiany naszego miksu energetycznego skutkowałby tym, że za 20-30 lat, w zależności od tego, jakie opracowania naukowe czytamy, będziemy mieli coraz większe problemy z dostępem do wody, będziemy mieli coraz większe problemy z pustynnieniem, co zresztą w Polsce już jest problemem,
I w zasadzie, no, powiem szczerze, ja nawet widzę sam to na przykładzie gdzieś tam swoich doświadczeń z hydrologią, no, akurat na Kaszubach w tym przypadku, natomiast tych problemów jest coraz więcej i ta aura, która nas nie uracza często, zaczyna być kłopotliwa. Nie mówię tutaj tylko o tym, że musimy tam, nie wiem, inaczej się ubierać, bo to jest akurat najmniejszy problem. Problemem jest znacznie szerszy, od kwestii polityki rolnej do polityki hydrologicznej, meteorologicznej itd., itd., zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysów związanych z katastrofami naturalnymi. I to jest jakby pierwszy element i tutaj polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej dobrze jakby identyfikowała te zagrożenia. Z tym, że ta polityka z całym swoim pozytywnym jakby przekazem czy zamiarem, który ona za sobą niosła w takim retorycznym wymiarze, niestety gdzieś po drodze zaczęła się rozjeżdżać ze względów różnych politycznych, biznesowych, gospodarczych itd., itd. Myślę, że tu każdy z nas ma też świadomość, zresztą pani profesor też o tym wspomniała, o takim podejściu do energetyki jądrowej, która przecież jest energetyką, czy jest źródłem energii całkowicie bezemisyjnym, czyli wpływającym bardzo pozytywnie na te problemy, które identyfikowała Unia Europejska w swojej polityce klimatyczno-energetycznej. Natomiast wyłączanie takiego źródła, jakim jest energetyka jądrowa z miksu Unii Europejskiej i dążenie do tego, aby ta energetyka w zasadzie całkowicie została wyrugowana z tego miksu, pokazuje, że no tutaj zaczęły wchodzić poza oczywiście tymi szczytnymi ideami takie typowo partykularne interesy poszczególnych państw, poszczególnych firm itd., itd. To, co pokazuje ostatnie czasy, bo mówimy tutaj o polityka ta najnowsza, czy Nowy Ład, Fit for 55, to przecież jest wymysł ostatnich 5 lat właściwie, jeżeli popatrzymy, to rok 18, czyli właśnie pierwsze takie głośne przymiarki do celu neutralności klimatycznej i tak dalej, pokazują, że ten cały plan był nieprzystosowany czy nieprzygotowany do kryzysów większych niż o zasięgu takim europejskim. Bo już mamy kryzys związany z pandemią, który już mocno podważył tą w dużym stopniu politykę klimatyczno-energetyczną, choćby w związku z tym, że widzieliśmy najpierw w 2020 roku bardzo duży spadek emisyjności w Europie, natomiast już w 2021, czyli rok później, widzieliśmy w zasadzie powrót do stanu przedpandemicznego jeszcze nawet z nawiązką. Także tutaj te dążenia w pewnym sensie zablokowały pewne pozytywne trendy, a spowodowały, że pojawiły się kolejne wyzwania związane ze wzrostem, choćby między innymi emisyjności gazów cieplarnianych. I to, co teraz widzimy w przypadku tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czy poszczególnych państw, bo to też nie możemy powiedzieć, że to było kolektywne działanie Unii Europejskiej, ale mamy tutaj przykład Niemiec, które przecież w ostatnich 20 latach w zasadzie są przykładem, jak nie robić polityki klimatycznej, to znaczy jak nie stawiać, jak się nie transformować, bo z jednej strony rzeczywiście Niemcy zbudowały potężny miks czy potężne źródła, odnawialnych źródłach energii. Jeżeli popatrzymy na nominalne wartości zainstalowane w elektrowniach wiatrowych i w elektrowniach słonecznych, w biogazie, w biometanowniach, no to są ogromne wartości, które znacznie przekraczają te poziomy nominalne zainstalowane w polskiej energetyce. No samych odnawialnych źródeł energii w wietrze i w słońcu jest ponad 140 gigawatów zainstalowanych, gdzie w Polsce cała energetyka jest oparta na około 50 gigawatach energii. Oczywiście tutaj nie chcę porównywać gospodarek, bo ona przecież gospodarka niemiecka jest znacznie większa od polskiej, natomiast trend, który Niemcy
postawimy na rozwój odnawialnych źródeł energii, pokazuje, że to nie jest dobra droga do pełnej transformacji, szczególnie w dzisiejszych czasach, które niestety, ale są z jednej strony problematyczne geopolitycznie, czyli z tych problemów związanych z dostępem do surowców energetycznych, tych kopalnych, które przecież cały czas muszą stanowić w dużym stopniu miks energetyczny państw europejskich, ale z drugiej strony pokazuje, że energetyka odnawialna w takim założeniu, które gdzieś widzą pewni aktywiści klimatyczni, pewni politycy, pewni przedstawiciele branży odnawialnych źródeł energii, że ta technologia jeszcze nie jest technologią, która może stanowić o tej podstawie miksu energetycznego. I trzeba sobie wprost powiedzieć, że ona jeszcze przez wiele lat nie będzie mogła stanowić o tym, ponieważ żeby odnawialne źródła energii były stabilne, były przewidywalne, były w jakiś sposób sterowalne, to nie może być tylko wyłącznie zamontowana turbina wiatrowa i panel fotowoltaiczny, to musi być cały ekosystem tych odnawialnych źródeł energii, łącznie z systemem sterowania, systemem zarządzania popytem i podażą energii, systemem magazynowania energii. W zasadzie wszystkiego tego na dzisiaj brakuje. Jeżeli ktoś mówi, że w perspektywie następnych 10-20 lat gospodarka europejska, czyli jedna z najbardziej energochłonnych gospodarek świata, będzie w stanie przestawić się bez posiadania tego dostępu do ekosystemu, o którym wspomniałem, swoją energetykę, swoją gospodarką na tylko i wyłącznie odnawialne źródła energii, to jest... Nie wiem, czy to jest kwestia mrzonki, czy to jest kwestia jakiegoś romantycznego spojrzenia na energetykę, czy to jest kwestia po prostu takiego wyrachowania biznesowego, żeby sprzedać jak najwięcej swoich produktów, swojej technologii. Bo jeżeli chcemy rzeczywiście przeprowadzić transformację energetyczną, to po pierwsze, ona nie może być rewolucyjna, to nie może być coś, co jest postawione w perspektywie 20 lat, bo transformacja, gospodarka europejska czy energetyka była budowana przez 50 i nawet więcej lat. Chodzi o transformację choćby z węgla na paliwa, na ropę naftową, potem od lat 70. połowy w zasadzie z kartelem OPEC, kryzysu naftowego, połowy lat 70. Ta ropa naftowa była zastępowana gazem ziemnym i innymi źródłami, między innymi energetyką jądrową. To wszystko trwało i niektóre te procesy jeszcze się nie zakończyły. Znaczy jeszcze wciąż na przykład w Niemczech wiele elektrowni czy elektrociepłowni jest konwertowanych ze źródeł olejowych na gazowe i to jeszcze się nie zakończyło. Więc jeżeli ktoś mówi o tym, że my w 20 lat zbudujemy neutralną klimatycznie gospodarkę w oparciu o źródła, które nijak się mają do zbudowania stabilnej energetyki, no to wnioski już zostawiam na dalszą dyskusję. Dzięki. Bardzo dziękuję. To, co istotne też wybrzmiewa z wypowiedzi pana Mariusza Marszałkowskiego, to to, że polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jest tak naprawdę wypadkową stolic. I doskonale widać to na przykładzie Berlina, który próbował swoją transformację energetyczną w wymiarze Energiewende narzucić całej Unii Europejskiej, czyli na przykład odejście od atomu. Oczywiście te okoliczności się trochę po 24 lutego zmieniły. No ale właśnie, na ile się zmieniły? Panie Krzysztofie, oddaję panu głos. Gdzie jesteśmy teraz? Tak, nie wiem, czemu pani profesor uznała, że pani tezy są kontrowersyjne i będziemy się spierać, ponieważ powiem szczerze, że pani tak to wypunktowała, a pan Mariusz tak to świetnie rozwinął później, że naprawdę ciężko będzie tutaj coś dodać i ja się podpisuję w zasadzie pod każdą tezą. Też chciałbym podkreślić to, że w zasadzie kierunek polityki energetycznej europejskiej co do zasady był dobry, jeśli chodzi o ideę. Problem był taki, że doskonały przykład pani profesor, jeśli chodzi o popełnianie przestępstw, no jeśli mamy ideę i wprowadzamy politykę kierowaną jednak jakąś ideologią, to ona nie może jednocześnie łamać i odchodzić od tego, co mamy co wynika z twardych danych, co wynika z potrzeb ekonomicznych, z potrzeb energetycznych, a te potrzeby wciąż były duże. Tak samo w kwestiach energetyków kopalnianych, jak również później przeszliśmy na atom. I tutaj też ta dyskusja zeszła oczywiście na Federację, na Niemcy. Natomiast no Niemcy też nie są całą Europą i też chciałbym zwrócić uwagę, że jednak oczywiście jest w tej chwili taka agenda w Unii Europejskiej, że idziemy w OZE dalej konsekwentnie, ale tak naprawdę no to
Niemcy się tutaj zapędzili, są dużo, dużo z przodu, prawda, ten miks energetyczny, z tego co ja sprawdzałem ostatnio, tutaj pewnie eksperci mnie może poprawią, jeśli podam nieprawdziwe dane, ale gdzieś około 40-50% to ma być gdzieś w Niemczech, prawda, jeśli chodzi o OZE, o samo uzyskiwanie energii elektrycznej, więc to jest naprawdę świetny wynik, jeśli tak to oceniać i te postępy niemieckie. Natomiast no przecież Francja atomem stoi i, no i chyba przy tym atomie zostaną. Także wydaje się, że ta polityka Unii Europejskiej jako taka i stawianie na OZE akurat, na to źródło energii, niekoniecznie musi być przesądzona. I teraz jeszcze odnośnie tego pytania 8 miliardów ludzi na Ziemi. Znaczy populacja oczywiście się zwiększa, estymacje, myślę, że one rzeczywiście będą odpowiadały jakoś rzeczywistości. Prawdopodobnie będzie nas, na 99% będzie nas więcej cały czas, przynajmniej w jakimś dającym się przewidzieć okresie. Natomiast ja nie jestem pewien, czy będzie proporcjonalnie do wzrostu populacji wzrastać zapotrzebowanie na energię, z tego względu, że pod względem właśnie no, geopolityki, polityki międzynarodowej, sytuacji bezpieczeństwa, która ma wpływ właśnie na gospodarki światowe, które same w sobie posiadają strukturalne problemy, które COVID już zaczął uwydatniać, a jeszcze konflikt na Ukrainie no, podbił stawkę, w związku z czym zapotrzebowanie na energię, no ja nie wiem, czy ono będzie, może będzie rosnąć, ale nie wiem, czy w takim tempie, jaki my sobie wyobrażamy, a być może się okaże, że wcale tak, że będzie jakieś stąpnięcie i zupełnie się sprawy geopolityczne potoczą w fatalny sposób i wtedy zapotrzebowanie energetyczne będzie znacznie mniejsze, zwłaszcza z uwagi na wspomniane już tutaj zerwanie ewentualnie łańcuchów dostaw, no i generalnie, to dużo mówić, możliwy kryzys, taki światowy, duży. A jak wiadomo, jednak jeśli mamy kryzys, jeśli mamy takie trudne warunki gospodarcze, no to ten popyt, a jednocześnie produkcja, a jednocześnie zapotrzebowanie na energię, to wszystko ma ze sobą powiązanie. Także tutaj na pewno interwencjonizm, no bo też tak to chyba należy nazwać, ze strony polityki Unii Europejskiej, on nie jest dobry i tego rodzaju postępowanie rzadko kiedy przynosiło pozytywne efekty. Wydaje się, że odejście strony niemieckiej od atomu było zbyt szybkie, zbyt pochopne i nie przewidywało, tak jak tutaj też pan Mariusz wspominał wcześniej, nie przewidywało właśnie nieoczekiwanych wydarzeń, prawda, które zarówno mogą zmniejszyć popyt na energię, jak i drastycznie zwiększyć. Także tutaj, a w tym przypadku właśnie z uwagi na uwarunkowania technologiczne, no OZE jest no, bardzo wrażliwe na te wszystkie zmiany zapotrzebowania. Także no, wydaje się, że polityka kierowana tylko i wyłącznie ideologią bez oparcia na liczby, które pani profesor doskonale przedstawiła, no to jest faktycznie samobójstwem, no ale to nie wydaje mi się, żeby to miało być przesądzone. Wydaje mi się, że jednak nawet w samych Niemczech ten koncept będzie w tej chwili dyskutowany. Zresztą do tej dyskusji, która pewnie jeszcze zabrzmi w Berlinie i w całych Niemczech, tak mi się wydaje, przyczynia się sam kanclerz, który przecież powiedział, że wyciągnęliśmy wnioski z polityki naszej energetycznej prowadzonej, no, jeśli chodzi o jakby taki kierunek oczywiście prorosyjskiej, czyli uzależnianie się od gazu, ropy i węgla zresztą też rosyjskich. No a kilka tygodni później, czy nawet kilka dni później poleciał do Chin. I dlaczego on poleciał do Chin? W mojej ocenie ma to też duży związek właśnie z tą rewolucją na płaszczyźnie energetycznej, to znaczy jeśli Niemcy dalej zamierzają, a tak wygląda, że rzeczywiście konsekwentnie chcą się trzymać tego kierunku, który okazał się błędny. Natomiast jeśli dalej chcą nim podążać, no to będą zamieniać na przykład w przemyśle motoryzacyjnym, będą zamieniać, prawda, bo to też jest przecież ich oficjalna agenda, zamieniać ropę na energię elektryczną. Innymi słowy, będą zamieniać uzależnienie od rosyjskich gazu i ropy na surowce takie jak lit i inne potrzebne do budowy akumulatorów, prawda? Zmienią sobie uzależnienie od Chin
A Chiny też są autorytarne, bo to chyba już nikt co do tego nie ma wątpliwości, także ten argument jeśli chodzi o uzależnianie od państw autorytarnych, który podniósł Scholz, no to on jest jakby tutaj sam sobie kanclerz zaprzeczył i wydaje mi się, że działania kanclerza niemieckiego, one są tak drastycznie inne w zasadzie i do jego narracji, i do rzeczywistości, która bardzo brutalnie weryfikuje politykę niemiecką, no, jego poprzedników, no, kilkudziesięcioletnią w zasadzie. I wydaje mi się, że to wszystko łącznie jednak doprowadzi nawet do poważnej dyskusji w samych Niemczech. A już nie mówię o tym, że właśnie nie możemy spoglądać na Berlin jako wiadomo, Niemcy są najważniejsze, ale jednak Francuzi chcą podążać inną ścieżką i wydaje się, że oni nie pozwolą na to, żeby im na przykład rozebrać atom w państwie, prawda? No, raczej wątpię, żeby do tego doszło. I tutaj ja widzę akurat z naszej perspektywy dosyć też dobry kierunek, czyli stawianie na ten atom, mimo że jest późno i w zasadzie to już powinniśmy dawno mieć. No ale jeśli chodzi o naszą przyszłość, no i politykę niemiecką, to warto też tak zauważyć, że w mojej ocenie, jeśli ten popyt na energię elektryczną będzie rósł, a Niemcy wciąż będą mieli problem z importem gazu, a podejrzewam, że będą mieli, to będą przyjmować, bo tam gaz jednak stanowi spory procent w miksie energetycznym, jeśli chodzi o wytwarzanie energii, no to będą, Niemcy będą chcieli pozyskać z rynku europejskiego każdą wolną, nazwijmy to, jednostkę energii, która będzie dostępna, a więc będą generowali w zasadzie dużą konkurencję, będą w stanie zapłacić każdą kwotę, żeby te braki jakoś uzupełnić. A więc no, jeśli my będziemy mieli po swojej stronie ujemny bilans energetyczny, no to będziemy musieli z nimi konkurować na takim rynku europejskim i nasze ceny będą automatycznie, choćby z tego powodu, tylko dużo wyższe i nasza gospodarka będzie oczywiście wtedy mniej konkurencyjna. To wszystko to jest, są naczynia połączone i no tak jak mówię, no szkoda, że nie wybudowaliśmy, nie poszliśmy ten atom dużo wcześniej. To pewnie tak, widzę, że się chyba zgadzamy w tym temacie. Natomiast no dobrze, że to jest podejmowane teraz, no i miejmy nadzieję, że będzie realizowane w dość szybkim tempie i z takim sukcesem, jak zrealizowano Baltic Pipe, no bo jednak ta inwestycja była niezwykle ważna i rzeczywiście dopięto ją w terminie, a nawet przed. Także no patrzmy, ja jestem optymistą z natury, także patrzę na to optymistycznie, natomiast no czemu właśnie nie zabezpieczyć się w ten sposób, czemu nie myśleć o tym, żeby sprzedawać nawet i zarabiać na sprzedaży energii elektrycznej Niemcom. W tej chwili już przecież nasza infrastruktura pozwala na dostarczanie Niemcom ropy przez nasz naftoport w Gdańsku, także no tutaj to już było negocjowane, nie wiem w tej chwili, może tutaj pan Mariusz, wiem, że się ze swojej strony tym chyba interesował, z tego co kojarzę, więc pewnie wie więcej, natomiast no wydaje mi się, że to sam fakt ten pokazuje, jak Niemcy są w trudnej sytuacji, że potrzebują nas prosić o pomoc i nasz rząd, do którego nie są przychylnie nastawieni, bo to są też kwestie polityczne zawsze. No i w kwestiach gazu również nasza infrastruktura w tej chwili na pewno da nam bezpieczeństwo, a być może pozwoli nam też również w jakiś sposób zadbać o bezpieczeństwo większej części Europy, chociaż wiadomo, że te zapotrzebowania zewnętrzne są tak duże, że my tego nie jesteśmy w stanie obsłużyć, ale jednak w jakimś zakresie wydaje mi się, że będziemy mogli na tym skorzystać. To zanim oddam głos pani profesor, to ja jeszcze zostanę przy panu, panie Krzysztofie, bo wywołaliśmy ten temat niemiecki, więc nie sposób mi zapytać o najnowsze informacje dotyczące Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Ja przypomnę dla wszystkich państwa, naszych widzów, że w piątek właściwie szwedzka prokuratura potwierdziła coś, co większość z nas tak naprawdę zdawała sobie sprawę, to znaczy, że na gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2, dwóch nitkach Nord Stream 1 i jednej nitce Nord Stream 2 doszło do sabotażu, znaleziono ślady materiałów wybuchowych, to oczywiście wszystko w wyniku formalnego śledztwa, natomiast Szwedzi oficjalnie nikomu nie przypisali odpowiedzialności, ani żadnemu państwu, ani żadnej konkretnej osobie odpowiedzialności za ten incydent. I tutaj nasuwa mi się po prostu pytanie, oceniając i patrząc na pryzmat niemieckiej polityki klimatyczno-energetycznej, na Energiewende,
To co z Nord Streamem? Czy to już można potraktować za projekt umarły? Jak to ma się w odniesieniu do planów niemieckich zbudowania miksu energetycznego na OZE i na gazie? I czy widzi Pan, jakie są tutaj szanse dla Polski? No bo wspomnieliśmy o tym kontekście ropy, przesyłu ropy, natomiast jak to wygląda szerzej? Czy może doprowadzi to do tego, że za chwilę to Polska będzie liderem gazowym Europy Środkowo-Wschodniej? Tak, jest kilka wątków dość szerokich, ale wydaje mi się, że warto jedną rzecz podkreślić, na którą mało, wydaje mi się, osób czy komentatorów zwraca uwagę, to znaczy europejski gigant, największe państwo gospodarcze Europy, wydawałoby się o największych wpływach politycznych, chociaż oczywiście to raczej rzeczywiście o największych wpływach politycznych, najsilniejsze teoretycznie, straciło newralgiczną, ważną dla siebie inwestycję energetyczną i w zakresie bezpieczeństwa ktoś wymierzył Berlinowi spory policzek i to wygląda bardzo źle na arenie międzynarodowej. To wygląda bardzo źle. A możemy się pokusić o taką analizę? Tak, już chciałem do tego jakby przechodzić w dalsze szczegóły, a natomiast myślę, że warto jakby od tego zacząć, że rzeczywiście Niemcy pokazały słabość w zakresie dbania o własną infrastrukturę i o własne bezpieczeństwo. W zasadzie można powiedzieć, że też są ofiarami w jakiś sposób tej wojny, pomimo tego, że nie sąsiadują bezpośrednio z państwem, które w tej wojnie uczestniczy, także też ponieśli jakieś straty. I teraz, co się stało? Oczywiście można spekulować i to w zasadzie znajdziemy argumenty i po jednej, i po drugiej stronie. Ja oczywiście mam na myśli i opcję, że to zrobili na przykład Amerykanie lub no oczywiście Rosjanie. Na dwoje, jak to się mówi, babka wróżyła, natomiast no, dla mnie też zastanawiającym gestem była ta podróż Scholza do Pekinu w bardzo krótkim czasie od tego wydarzenia. No i takie pokazanie, że Niemcy pomimo tej zależności w zakresie bezpieczeństwa, czyli też wojskowej, pomimo zależności energetycznej, no bo teraz jednak to ten amerykański na przykład gaz w jakiś sposób przez Niemcy nie są w stanie go odbierać swoimi portami, gazoportami bezpośrednio, bo ich nie mają i też się z tym dosyć mocno spóźnili, no ale no generalnie również w tym zakresie Niemcy jakoś zależą w tej chwili od Stanów Zjednoczonych, a mimo to pokazują czy demonstrują politycznie no taki kierunek, który na pewno się stronie amerykańskiej nie podoba i nie spodoba, w związku z czym tak no ja oczywiście tutaj spekuluję, ale no, zostawiam to pod przemyślenia, po co miała służyć tego rodzaju demonstracja, która tak naprawdę rozzłościła i Francuzów, czyli partnerów w Europie, i rozzłościła Amerykanów, no to jest dziwne zachowanie. No podobnie jak niezablokowanie, jeśli chodzi o rząd niemiecki, tej możliwości zakupu 25% udziałów w spółce, która zarządza portem w Hamburgu. Także no to są takie działania, które można tłumaczyć na płaszczyźnie czysto biznesowej. To znaczy, jeśli uznamy, że polityka międzynarodowa to jest biznes, i liczy się tylko rachunek zysków i strat, i jeśli uznamy, że interes niemieckich firm jest jednoznaczny z interesem narodowym niemieckim, to te działania mają sens, ponieważ oczywiście Niemcy posiadają olbrzymie wpływy, czy mają 23% udział w chińskim rynku motoryzacyjnym, jeśli chodzi o samochody osobowe. Także te koncerny niemieckie tam zarabiają krocie, a posiadają tam produkcję na miejscu. Także Niemcy się muszą w jakiś sposób dogadywać na tej płaszczyźnie z Chińczykami. Tylko problem jest taki, że interes niemieckich firm czy koncernów to nie jest niemiecki interes narodowy. W mojej ocenie to się zupełnie rozjeżdża. To znaczy w krótkim terminie
jeśli patrzymy właśnie czysto biznesowo, to może to można jakoś wytłumaczyć, ale w długim terminie to powoduje napięcia w samej Unii Europejskiej, napięcia z najważniejszymi partnerami i to tak naprawdę torpeduje tą niemiecką ideę budowy Unii Europejskiej liderowanej przez Niemcy. I Niemcy, żeby ten cel osiągnąć, musieliby pójść takim schematem czy przykładem Amerykanów, którzy zbudowali ten świat hegemoniczny w oparciu o system, który wszyscy akceptowali, na którym wszyscy zyskiwali i w zasadzie największa konkurencja amerykańska, tak Chińczycy, czasami Niemcy. No przecież rozmawiamy o rywalizacji chińsko-amerykańskiej, dlatego że Chińczycy w systemie amerykańskim urośli. Natomiast Niemcy takiego podejścia zupełnie nie mają. Oni kalkulują na tu i teraz i twardo chcą uzyskiwać swoje biznesy, swoje interesy kosztem interesów partnerów, a w związku z tym długofalowo oni tak naprawdę, to wynika też w mojej ocenie właśnie z braku zrozumienia przez Niemców, przez niemieckie elity polityczne, no być może to też ma uwarunkowanie jakieś kulturowo-historyczne, na pewno tak jest. Niemcy nie posiadają, wydaje mi się, odpowiedniego nastawienia do tego, to o czym mówimy, że to jest soft power i takich miękkich wpływów i nie wyceniają wiarygodności jako waluty politycznej i jako waluty w biznesie właśnie. Znaczy oni są tak duzi, oni sobie przeliczają, patrzą na PKB na przykład, patrzą na gospodarkę, patrzą na swoje wpływy kapitałowe. I to im się wszystko zgadza. Widzą, że są tak duzi, że powinni dyktować warunki. No ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Liczy się wiarygodność w biznesie bardzo duża i każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, nawet taką najmniejszą, wie doskonale o tym, że nawet takie subiektywne wrażenie drugiej strony, jeśli mamy kilka osób w biznesie do wyboru, z kim ten biznes poprowadzimy, to czasami nawet zdecydujemy się na gorszy biznes z kimś się kto proponuje mniej, ale tylko dlatego, że mu w jakiś sposób zaufamy i nie jesteśmy nawet z tego dobrze w stanie wytłumaczyć, ponieważ zrobiła ta osoba lepsze wrażenie. No i to działa też na tej szerszej, większej skali i oczywiście to można dużo lepiej wytłumaczyć i wyjaśnić. To znaczy w przypadku na przykład Ukrainy, Niemcy totalnie podważyli swoją wiarygodność, najpierw poprzez budowanie Nord Streamów, no a teraz poprzez to ociąganie się, czy bardzo opieszałą pomoc militarną względem ukraińskiej. I teraz w tej chwili Niemcy naprawdę duże środki przeznaczają na tą pomoc, ale to, co się już stało, mleko zostało rozlane i już teraz nikt nie patrzy na te statystyki, że Niemcy naprawdę są wysoko, jeśli chodzi o wartość i skalę pomocy, chociaż ona militarnie jest nisko, ale jednak finansowo jest ona coraz większa. No, na to już nikt nie zwraca uwagi, tylko każdy zwraca uwagę na te hełmy, które w zasadzie już można powiedzieć, że są takim pewnym obrazkiem, prawda? No i tym skandalem związanym z tym, jak Scholz w zasadzie potraktował te pierwsze prośby Ukraińców o tych słynnych listach, na które zgodzili się generałowie niemieccy, a które zablokował Scholz w zakresie dostaw sprzętu ciężkiego, głównie militarnego. Także wydaje mi się, że Niemcy nie posiadają tych narzędzi takich czysto kulturowo-historycznych, takich naprawdę trudnych do policzenia, które dawałyby im umiejętność przewodzenia Unii Europejskiej, a nie bycia szefem. To znaczy ja w swojej książce napisałem o takim przykładzie, pamiętamy jak był ministrem spraw zagranicznych bodaj, tak, Radosław Sikorski pojechał do Berlina i powiedział, że dobrze by było, gdyby Niemcy stali się liderem. I w naszym języku, w naszej takiej konotacji kulturowej, lider to jest ktoś, kto no, bierze ten miecz i tarczę, idzie przewodem i pokazuje, i daje przykład, pokazuje jak postępujemy i jakby ciągnie swoim entuzjazmem, swoim autorytetem resztę za sobą. No, wydaje mi się, że w niemieckiej takiej właśnie konotacji to oznacza zupełnie coś innego, to znaczy chodzi o szefowanie, chodzi o stanie z tyłu i pokazywanie, że wy macie robić to, to i to, bo my jesteśmy liderem i wam każemy. No i tutaj się jakby ta narracja rozjechała. Niemcy idą tym swoim modelem jakby liderowania, natomiast my oczekiwaliśmy chyba, wydaje mi się, że zupełnie czegoś innego. I jakby ten sposób postępowania przez politykę niemiecką, on tak naprawdę torpeduje długoterminowo
no własne założenia, czyli założenie takie, w którym będą jednak liderować tej Europie, z tego względu, że grając twardo na swoje interesy na tu i teraz i niejako wymuszając pewnego rodzaju koncepcje nareszcie na słabszych graczach w Unii Europejskiej, zniechęcają ich do siebie i powodują, że naturalnym staje się, że te państwa słabsze szukają pewnego rodzaju porozumień czy bloków, które będą w stanie równoważyć siłę Niemiec w Europie. No i tak to działa na bardzo wielu płaszczyznach. I tak samo jak państwa, już kończę, ostatnie zdanie, państwa Europy Południowej tak samo jednoczą się między sobą i w zasadzie sterują Europejskim Bankiem Centralnym, który do tej pory wspierał tak naprawdę gospodarki państw, które mają bardzo wysokie zadłużenie i no niekoniecznie to się podobało Niemcom. Także tych płaszczyzn jest strasznie dużo i Niemcy nie potrafią, po prostu nie rozumieją tego, że inni nie chcą się słuchać, bo oni są silniejsi. Niemcy chyba nie doceniły tego, jak ich polityka będzie miała oddziaływanie na, że tak powiem, lokalne polityki w danych państwach Unii Europejskiej, jakie to przyniesie konsekwencje i efekty. I to zresztą myślę, że to doskonale obserwujemy. Ja teraz przejdę do pani profesor. Pani profesor chciała udostępnić tutaj pewne informacje. Tak, bo ja chciałam państwu pokazać jedną rzecz. Ja ją właśnie udostępniam. I proszę zgadywać, co to jest. Ja zaraz wytłumaczę, bo to jest nawiązanie do tego, o czym pan Wojciech mówił odnośnie Niemiec, które są trochę ofiarą swojej własnej krótkowzroczności i głupoty geopolitycznej. Ale to jest także przyczynek do tego, żeby zadawać pytania o procesy. To jest, proszę państwa, plan polityki energetycznej niemieckiej z lat 70. Oni tak widzieli swój miks energetyczny. I jak widać, mieli w planach całkowite oparcie o energię nuklearną. To się nie stało. I teraz my musimy sobie zadać pytanie, jak do tego doszło, że tak się nie stało. Co spowodowało ten pivot? Jakie siły geopolityczne pokierowały Niemcami w taki sposób, że Niemcy cały swój sukces absolutny i niewątpliwy oparły na taniej energii, na uzależnieniu od taniej energii ze wschodu. Bo odrzucenie atomu było conditio sine qua non do tego, żeby znalazły się w takiej sytuacji. A ja chciałam tylko przypomnieć, że my mówimy o państwie, którego tylko jedna fabryka BASF-u w Ludwigshafen zużywa tyle energii, ile cała Szwajcaria. Znaczy i w tym kontekście podróż Scholza do Chin nie jest niczym dziwnym, bo dla Niemiec to jest być albo nie być. Bo znowu, ja bardzo przepraszam za te takie bardzo podstawowe jakby lekcje chemii, ale ja chciałam przypomnieć, że my jesteśmy gatunkiem, który jest oparty na węglu. Znaczy w sensie węgiel stanowi podstawę naszych ciał, węgiel stanowi podstawę naszego zewnętrznego świata, którego dotykamy. Większość rzeczy, z których panowie dotykają, jest z węgla albo z pochodnych węgla i energia to jest generalnie życie. Że konsumpcja energii to jest po prostu zasadność rozwoju cywilizacyjnego i to jest coś, co ja chciałam jakby powiedzieć w tym swoim otwierającym exposé. I pod tym względem jakby plany Unii Europejskiej na ograniczenie zużycia energii, bo Fit for 55 to nie jest nic innego niż plany ograniczenia zużycia energii. To jest regres cywilizacyjny. To jest dla Europy, ale dla Niemiec przede wszystkim deindustrializacja i to jest naprawdę cofnięcie nas mniej więcej w okolice roku 1900. I teraz wie pan, ja jestem kobietą, mnie się bardzo podobają suknie z lat 1905. Natomiast nie wiem, czy chciałabym całą resztę cywilizacyjną przetransportować z tamtego czasu, a jestem pewna, że 99% społeczeństw europejskich nie jest na to gotowa. I to jest rzecz, która znowu geopolitycznie wyróżnia Europę, dlatego że my, ograniczając swoje zużycie energii, stawiamy się w kontrze do całego świata, który będzie tej energii potrzebował coraz więcej. O tym mówią absolutnie wszystkie prognozy. I my tu myślimy głównie o krajach BRICS, w których Indie, Chiny, ale nie tylko, także Indonezja, Filipiny, wszystkie te kraje znajdują się w tym miejscu, w których ich zużycie energii będzie wzrastało o 30-40%. Ten świat będzie szedł do przodu, my będziemy przechodzić na energię odnawialną. I to jest ostatni punkt ad vocem do tego, co mówiliśmy wcześniej, który chciałam jakby jeszcze raz uprzytomnić. Energia odnawialna, znaczy przejście na energię odnawialną jest
tak bardzo energochłonne, wymaga tyle stali, wymaga tyle miedzi, wymaga wydobycia takiej ilości minerałów, których po pierwsze nie ma i na których energii po drugie nie ma. Jest świetna analiza Finów, która ukazała się kilka miesięcy temu. I Finowie wyliczyli, że po prostu nie posiadamy tylu metali ziem rzadkich, nie mamy takiej ilości miedzi, żeby stać nas było na zbudowanie tych wszystkich niezbędnych baterii. Co więcej, my koszty tej swojej transformacji energetycznej bardzo hipokrytycznie eksportujemy na zewnątrz, dlatego że w Chinach są obszary o wielkości niektórych państw europejskich, które są absolutnymi pustyniami środowiskowymi, tam gdzie przerabia się neodym, dysprom, te wszystkie ciężkie rzeczy, które są potrzebne do naszych zielonych baterii. Znaczy, to jest znowu coś, co po prostu łamie wszystkie prawa, a jeszcze na dodatek jest straszliwą hipokryzją. I to są też rzeczy, o których jakby oficjalne wytyczne strategiczne dotyczące polityki bezpieczeństwa energetycznego, ale też to, o czym mówił pan Mariusz, czyli ta polityka klimatyczna, która na początku była zupełnie czym innym, o tym też się nie mówi, bo te koszty są ukrywane, a przynajmniej są zamiatane pod dywan, więc tyle tylko ad vocem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No właśnie, koszty są zamiatane pod dywan, więc właściwie cały czas to słowo kryzys my tutaj odmieniamy przez wszystkie przypadki. Ja bym się teraz przyjrzał temu kryzysowi. To pytanie kieruję do pana Mariusza Marszałkowskiego. To, że ten kryzys energetyczny pociąga za sobą kolejne kryzysy, czyli to jest coś namacalnego. To znaczy kryzys energetyczny, wzrost kosztów energii przekłada się na wszystkie dziedziny życia, na wszystkie gałęzie gospodarki. Spada produkcja, no to powoduje bezrobocie. Jak mamy bezrobocie, to mamy do czynienia z procesem pauperyzacji, czyli zubożenia społeczeństwa. To oczywiście przekłada się na nastroje społeczne i nasze wybory polityczne. Taka jest natura, taka jest konsekwencja. I czy w jakiś sposób możemy ten proces jeszcze zatrzymać? Jakich działań w perspektywie krótko- i długoterminowej w energetyce potrzebujemy? Znaczy, ja myślę, że to, co pan powiedział, to, co pan wymienił, to będziemy mieli dokładne manewry tego poligon w nadchodzących miesiącach. Bo w zasadzie wszystko i wzrost cen energii, który odbije się na kondycji przemysłu i to nie tylko tego wielkiego, dużoskalowego, energochłonnego, ale także tych wszystkich mikroprzedsiębiorców, którzy posiadają swoje restauracje, pizzerie, piekarnie i tak dalej. Wszyscy ci, którzy korzystają z energii, od stycznia poczują, czym jest prawdziwy kryzys energetyczny i bez względu na to, jakie będziemy wprowadzać tarcze, jak będziemy mrozić ceny energii, my to wszyscy po kolei odczujemy. I teraz, to co pan mówi o tym, nie wiem, może to będzie nieco dłuższa skala, może do wyborów, bo mamy wybory za rok, pewnie w listopadzie przyszłego roku, więc może w 12 miesięcy to nie spowoduje takiego szoku społecznego, bo jeszcze może nie będzie aż tak złej sytuacji na przykład na rynku pracy, natomiast to bez wątpienia będzie warunkowało naszą sytuację społeczną przez najbliższe kilka lat. Co się zrobić? Co zrobić? No myślę, że ten, kto by powiedział, dał rozwiązanie, co trzeba w tej sytuacji zrobić, dostałby jakąś dobrą nagrodę, jakiegoś Nobla, jakieś wysokie odznaczenie państwowe i tak dalej. No, odpowiedzi nie ma jednej. Bo po pierwsze, to są czynniki, których wiele od nas, znaczy to są czynniki, na które my w wielu przypadkach nie mamy żadnego wpływu. Nie mamy wpływu na ceny paliw jako produktu ropy naftowej, ponieważ w tej kwestii decyduje za nas kartel OPEC razem ze swoimi przyjaciółmi, choćby z Rosji, którzy będą w miarę jak będzie cena ropy spadać, oni będą ciąć produkcję ropy. Amerykanie, którzy wcześniej gdzieś tam byli taką alternatywą, jako niezwiązani z kartelem OPEC i w momencie, kiedy cena rosła, oni zwiększali produkcję, już też się nauczyli korzystać z tego dobrodziejstwa, jakie daje im kartel OPEC, ograniczając produkcję. Po co produkować i sprzedawać ropę za $100, skoro można w perspektywie następnych kilku lat sprzedawać ją za 120, 130 czy $150. A taka będzie sytuacja, bo tam, gdzie produkcja choćby w Norwegii, w państwach, w dużej części państw afrykańskich, tam gdzie inwestycje koncernów zachodnich, bo tutaj mówimy też o polityce klimatycznej. Norwegia akurat się z tego
przynajmniej na razie nie dołączyła, chociaż też były wielkie przecież jeszcze w czasie kampanii wyborczej w Norwegii dyskusje o tym, jaką politykę choćby względem nowych koncesji wydobywczych na Morzu Barentsa wydawać. Natomiast myślę, że to pani profesor jest konik, więc... Ale proszę mi wierzyć, że każdy mój student chce pracować dla Equinora. Naprawdę. No właśnie, tylko problem jest taki, że też koncerny zachodnie, to znaczy one zostały uderzone dwoma czynnikami. Pierwszy to jest oczywiście kwestia pandemii i takiego naturalnego spadku popytu na paliwa, na surowce kopalne, który spowodował automatycznie również zmianę paradygmatu, jeżeli chodzi o inwestycje. Po prostu część inwestycji uznano, że nie będzie, że koncerny nie będą inwestować, reinwestować w różne projekty po to, żeby... No, a ten zwrot z tej inwestycji był maksymalnie wysoki, czyli po prostu wydobywamy z danego pola naftowego tyle, ile się da, natomiast nie inwestujemy, żeby było tego więcej. A dzisiaj to zresztą, co wszyscy tutaj myślę, że poruszyliśmy, wzrost tego popytu na energię pokazuje, że on będzie wyższy. To znaczy i dane OPEC, i dane akcji, i dane Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej, wszędzie w zasadzie wszystkie pokazują te dane, że konsumpcja energii będzie większa, to znaczy popyt na energię będzie większy. Choćby ze względu na elektryfikację. Elektryfikacja przecież sama w sobie wymaga ogromnych ilości energii, a trzeba jeszcze te wszystkie urządzenia elektryczne i wszystkie te urządzenia, które są potrzebne do przeprowadzenia elektryfikacji gospodarek, trzeba wyprodukować, czyli trzeba zużyć kolejne ilości energii, kolejne ilości surowców. I to jest jakby pierwszy element. Drugi, jeżeli chodzi o te rozwiązania, my możemy tutaj mówić o jakichś dodatkach, o tarczach i tak dalej, tylko pamiętajmy, że to, co pani profesor też słusznie zauważyła, jeżeli będziemy ograniczać sztucznie wpływy, zyski koncernów energetycznych, bo my to tak trochę, nie wiem, mam wrażenie, politycy podchodzą do tego w ten sposób, takiego robić taką czarną mambę, jakąś taką, nie wiem, jakiegoś szwarc charaktera z koncernów energetycznych. Ja tu nie mówię, to są oczywiście często kwestie biznesowe, natomiast nie róbmy z firm, z biznesu szwarc charakterów, bo ten biznes, jeżeli szczególnie działa w tak witalnym elemencie, w tak ważnym, jak dostarczanie mediów, dostarczanie energii, w tak ważnym elemencie, i on potrzebuje ogromnych ilości pieniędzy, szczególnie jeżeli z drugiej strony mamy oczekiwania polityczne, czyli to jest ten drugi wpływ, który wpływa na decyzje koncernów poza pandemią i który mocno odcisnął swoje piętno, czyli ta transformacja. Bo jeżeli mówimy o koncernach, kiedyś było proste, koncern energetyczny, elektroenergetyczny zajmował się produkcją energii. On się zajmował dostawami swoich turbin, zajmował się dostawą węgla, ropy i tak dalej, to co mu było potrzebne do prowadzenia biznesu. Dzisiaj mówimy o koncernach energetycznych, które muszą z jednej strony zajmować się swoim core biznesem, czyli na przykład jeżeli mamy koncern Equinor, który w gruncie rzeczy jest koncernem węglowodorowym, czyli zajmuje się wydobyciem ropy i gazu, no i węglowodorów ciekłych i tak dalej, to z wszystkich tych gazów stowarzyszonych, a z drugiej strony na przykład politycznie jest wymagane od niego, aby inwestował, aby transformował swoje wytwarzanie źródeł energii do tych projektów, do tych inwestycji, które tworzą, czy wytwarzają, czy produkują, wydobywają węglowodory, no to już pojawia się pewien problem, no bo jak mamy wydobywać jednocześnie ropę naftową, gaz ziemny i tak dalej, a z drugiej strony mamy być jakąś forpocztą transformacji energetycznej. To znaczy, to sobie przeczy i to pokazuje, że jeżeli koncern nie będzie inwestował w wydobycie, w poszukiwanie i wydobycie, to za 10-15 lat rzeczywiście on się transformuje, dlatego że nie będzie miał czego wydobywać. Czy ja mogę w ogóle ad vocem, panie Krzysztofie, bo ja też nie chcę zabierać panu głosu, czy ja mogę chwilkę? Proszę bardzo. Bo ja ad vocem tego, to jest bardzo ważne, co pan powiedział, panie Mariuszu, dlatego że my tutaj w ogóle pominęliśmy jeszcze jeden z głównych tak naprawdę czynników, czyli ESG.
czyli to, co się nazywa Environmental Social Corporate Governance. Bo to jest coś, co zmusiło te główne firmy do zmniejszenia działalności wydobywczej z jednej strony, ale pojawiają się też zupełnie inne konsekwencje, bo duże kwoty są przekierowane z tradycyjnych właśnie biznesów wydobywczych, o których Pan mówił, które się cechują czym? Tym wysokim ROI, czyli Energy Return on Investment, na odnawialne źródła energii, które są znacznie mniej wydajne. I nic nie pokazuje tego lepiej niż to, co zrobił Chevron w lutym. I tam po prostu doszło do sytuacji, że Chevron został, ogłosił przejęcie za 3 miliardy dolarów, czyli sporą sumę, coś, co się nazywa Renewable Energy Group. I to jest producent biodiesla, odnawialnego oleju napędowego. Ta firma ma siedzibę w stanie Iowa. I teraz tak, biodiesel to jest takie odnawialne paliwo wytwarzane z olejów roślinnych, z tłuszczów zwierzęcych, z tłuszczu restauracyjnego z recyklingu, jest super zielone. I taki zaawansowany biodiesel mogą przynieść Chevronowi te punkty ESG. Ale co się stanie, co jest ważne, to ważne jest to, że to jest takie malowanie na zielono, to się nazywa greenwashing po angielsku, które, bo tak naprawdę produkcja tego biodiesla nie jest dużo lepsza niż tradycyjne węglowodory, tylko po prostu wygląda lepiej. I teraz tak, czyli mamy sytuację, że Chevron wydał 3 miliardy dolarów na przejęcie Renewable Energy Group i to mu umożliwi mu to produkcję około 30 tysięcy baryłek biodiesla, zakładając, że to aktywo, które nabył, będzie 20 lat produkowało, to znaczy, że będzie produkował tak naprawdę nawet połowę mniej tego, co produkowałby normalnie produkując węglowodany. I to jest po prostu jakby pokazuje, że te naciski zupełnie czysto polityczne, takie trochę marketingowo, nie wiem, popularnościowe, zabijają to coś, co od lat już i tak zostało tak naprawdę zanegowane. Bo jak się popatrzy na te największe firmy, to widzimy, że ich CAPEX, czyli te przychody, które powinny być inwestowane w szukanie nowych pól wydobywczych, były zaniedbywane latami. I tu jeszcze chciałam powrócić tylko do OPEC, bo z OPEC też mamy problemy, dlatego że my nie wiemy, ile oni mogą wydobywać. Audyty OPEC od lat nie pokazują, jakie są ich możliwości. I tak naprawdę oni obiecują zwiększenie swojego wydobycia, a ja czytałam świetne analizy, które wykazują w sposób oparty na faktach, że tak naprawdę mamy już do czynienia z plateau, nie będzie zwiększenia wydobycia, OPEC będzie tylko i wyłącznie spadał. Dlaczego? Dlatego, że ESG, dlatego, że małe szukanie nowych pól, a my wiemy, że tak naprawdę wznowienie wydobycia, znalezienie nowego miejsca, etc., etc., infrastruktura, to są lata, to nie są miesiące, to są lata, więc to jest kolejna cegiełka do tego straszliwego, wielopoziomowego problemu, o którym my mówimy. A kolejną cegiełką, do której chcę tutaj wrócić w naszej dyskusji, to jest to, co powiedziałem na otwarcie naszego spotkania, naszej debaty, czyli ta kwestia tego, że wojna na Ukrainie unauczyła nam tą sferę nie tylko potrzeb transformacji energetycznej i klimatycznej, tak, i pozbycia się, ewentualnym tutaj głośnym pozbycia się paliw kopalnych, ale także tą sferę bezpieczeństwa. I tutaj kieruję moje pytanie do pana Krzysztofa Wojczala, bo w jaki sposób wynikło nam ten kierunek, że Niemcy zwracają się w kierunku chińskim, czyli zwracają się tak naprawdę w kierunku państwa, które nie jest w żaden sposób państwem demokratycznym. Z drugiej strony Europa, rezygnując z rosyjskiego gazu, zwraca się w kierunek bliskowschodni, a gdyby doszło do destabilizacji tego regionu, na przykład w wyniku opuszczania tego obszaru przez Amerykanów, to też Europa będzie miała za chwilę kolejne problem, trochę robiony na własne życzenie. Więc pytanie, czy Zachód wreszcie zrozumiał, że finansując Rosję, finansuje de facto sobie destabilizację architektury bezpieczeństwa w Europie, a z drugiej strony Zachód podejmuje jak zwykle znowu działania doraźne na tu i teraz, obliczone na krótki czas. No i co właśnie z tej lekcji płynie? Niczego się nie nauczyliśmy? To znaczy tak, no Zachód, jak rozumiem, rozmawiamy o zachodzie Europy, to oczywiście, że elity państw europejskich, zachodnioeuropejskich zdawały sobie sprawę z tego i zdają sobie sprawę z tego, że kapitał przekazywany za surowce energetyczne do Rosji, ten kapitał jest reinwestowany później między innymi w dużym stopniu właśnie w kwestie militarne. On był zresztą tak inwestowany, jest i będzie.
nie wiem, jak to, czy, jeśli tak, czy tak to można określić, bo korzyść z tej wojny na Ukrainie jest taka, że w tej chwili Rosjanie nie są w stanie inwestować w nowe technologie, tylko muszą inwestować w utrzymanie tej i zwiększanie armii, ponieważ ona w tej chwili walczy. No ale generalnie oczywistym jest, że była świadomość i Niemcy tą świadomość posiadali. Wydaje się, że nie kalkulowali, by Rosjanie byli zdolni do wszczęcia tak dużej wojny w Europie. Może nawet mieli przecieki dotyczące tego, co Rosjanie chcą zrobić i być może, podobnie jak Chińczycy, liczyli na to, że to się stanie tak, jak to planowali Rosjanie, czyli w 3 dni przejmujemy władzę i nie ma żadnej wojny. Bo z punktu widzenia militarnego tak to właśnie wyglądało. To znaczy, no, przygotowania to nie były przygotowania do, nie były przygotowania do wojny po stronie rosyjskiej i to nie była armia przygotowana do działań wojennych, która weszła na Ukrainę 24 lutego. To była armia, która w zasadzie chyba wchodziła właśnie po to tylko, żeby pokazać swoją obecność w sytuacji, w której dokonuje się zmiana rządu, czy obalenie rządu istniejącego. Także tutaj wydaje mi się, że rzeczywiście nikt na Zachodzie nie spodziewał się tego, co w tej chwili mamy na Ukrainie, co wydaje się dla nas akurat Polaków, czy też Bałtów, wydaje mi się, że to jakby wszyscy kalkulowaliśmy to ryzyko i to nie było mimo wszystko dużym zaskoczeniem. Nawet w takiej społecznej dyskusji z ludźmi, którzy są dużo mniej zorientowani, no każdy powtarzał, że to naprawdę nie trzeba było być jakimś świetnym ekspertem od geopolityki, żeby stwierdzić, że jeśli Rosjanie weszli w 2014 roku, to będą to kontynuować, jeśli im się nie powiedzie po prostu przejęcie kontroli nad Kijowem. Naprawdę to nie było trudne do przewidzenia. Tylko tyle, że pytanie było, jak to Rosjanie rozstrzygną i czy zdołają to zrobić w sposób, powiedzmy, w miarę pokojowy, czy będą musieli prowadzić wojnę taką, jaką prowadzą teraz. No i okazało się, że są zmuszeni prowadzić, na swoje życzenie oczywiście, dużą wojnę, której pewnie nie chcieli, ale która za sprawą postawy ukraińskiej, która trwa. I nie tylko ukraińskiej, bo ona trwa dlatego też, że my wspieramy. Także Zachód o tym wiedział, Niemcy na pewno wiedzieli o tym, na co idą te pieniądze i zresztą taka chyba była też może nie jakaś konkretna umowa, bo pewnie tego na papierze nie było, ale taka zgoda i świadomość elit politycznych, że znaczy wszyscy wiedzieliśmy, że Rosjanie potrzebują z Zachodu kapitału, który następnie uzyskiwanego ze sprzedaży surowców energetycznych, które następnie będą inwestować również pochodzące z Zachodu technologie. I ten wyścig technologiczny był niezwykle ważny z perspektywy rosyjskiej, ale ten wyścig technologiczny, mówię, na płaszczyźnie głównie militarnej, z tego względu, że Rosjanie zawsze uważali, że posiadają dwa argumenty. Argument szantażu energetycznego, i to od lat jakby tego rodzaju narzędziem się posługiwali w polityce i w stosunku do państw Azji Centralnej, przepraszam, i w stosunku do państw tutaj Europy Środkowo-Wschodniej. A drugim argumentem był argument siły i ten argument siły powoli przeradza im się w argument słabości, a ta jakby ten szantaż energetyczny też przestaje w tej chwili powoli działać i miejmy nadzieję, że w jakimś stopniu ten proces będzie trwały. No i wydaje się, że po prostu Niemcy akurat akceptowali ten stan rzeczy. To znaczy, myśląc o tym, że nie będzie wojny i że jeśli Rosjanie dostaną to, czego oczekują, czyli kapitału i technologii, i będą mieli nadzieję na to, żeby się utrzymać w tym wyścigu technologicznym na płaszczyźnie militarnej, no bo to dla Rosjan było najważniejsze, to znaczy to, żeby ich siła militarna, ich systemy uzbrojenia cały czas były na tak wysokim poziomie, by ten argument siły pozostawał w ręku na długie lata. I teraz na skutek sankcji po 2014 roku jasne było, że przekazywanie technologii stanęło, pomimo tego, że oczywiście teraz się dowiadujemy, że gdzieś tam jeszcze obchodzono te sankcje, no ale to nie w takim stopniu, jaki odpowiadał zapotrzebowaniom rosyjskim. Rosjanie też mieli problem z sankcjami na płaszczyźnie politycznej, izolacja polityczna i również na gospodarczej, także musieli coś zrobić. No i tego chyba Niemcy akurat nie rozumieli.
No ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta świadomość była, że finansowaliśmy zbrojeniówkę rosyjską, tak mówię od strony niemieckiej. I teraz czy to postrzeganie się zmieniło? To znaczy wydaje się, że proszę zobaczyć, w jak dużym odwrocie jest w tej chwili dyplomacja niemiecka. To znaczy oni od kilku miesięcy, znaczy od lutego, od 24 lutego tłumaczą się, cały czas się tłumaczą, jak bardzo była źle prowadzona polityka właśnie między innymi energetyczna, jak oni są już teraz świadomi tego błędu, jak to było złe. I pomimo tego, że muszą się z tego tłumaczyć, no kanclerz Scholz wydaje się dostarcza swojej dyplomacji jeszcze większych problemów, znaczy oni się muszą tłumaczyć z kolejnych decyzji kanclerza, o których już wspominałem, czyli ten Hamburg, czyli podróż do Kijowa w zasadzie bez porozumienia z Francuzami. Tych spraw można by wymieniać, bo jest takich kilka szczegółowych. W każdym razie Niemcy są w dyplomatycznym odwrocie, to znaczy cały czas są w defensywie i muszą się z czegoś tłumaczyć i jednocześnie no, ja tak optymistycznie patrzę na to, że tam wewnątrz się zaraz pojawi naprawdę spora dyskusja. Już się chyba, wydaje mi się, że już się pojawia ta dyskusja dotycząca tego, czy ta polityka zagraniczna, energetyczna, prowadzona przez aktualne władze, czy ona jest słuszna. Tu już się rodzą duże kontrowersje, zwłaszcza, że jakby ta koalicja rządząca, ona sama nie jest spójna. Tutaj się też dużo kłócą, prawda? Także tam też dochodzi w tej chwili do dużych rozłamów. Teraz przechodzimy do takiej bardziej kwestii globalnej. To znaczy widać, że na energetyki rosyjskie na tą chwilę nie ma perspektyw, żeby je pozyskiwać, bo trzeba jednak się odciąć i to chyba dostrzegają wszyscy, w tym sami Niemcy, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę ich motywują Amerykanie w tym zakresie, żeby rzeczywiście wspierać i teraz pamiętajmy, że od 1 grudnia bodaj wchodzą te najtwardsze sankcje, jeśli chodzi o import do Unii Europejskiej ropy, prawda, więc to najbardziej tak naprawdę powinno zaboleć Rosjan z tego względu, że z ropy oni zarabiali najwięcej, znaczy tak naprawdę to z ropy czerpali kapitał, a gaz bardziej służył im jako narzędzie szantażu, ponieważ ten, kto odbiera gaz, no i tego gazu nie ma, no to wpływa oczywiście na energię, na braki w energii, no i to natychmiast jest odczuwalne, a braki kapitału nie są natychmiast odczuwalne, czyli tutaj Rosjanie sobie mogli używać gazu bardzo dobrze jako elementu nacisku, ponieważ kontrahent odczuwał ból natychmiast, a oni sobie mogli przeczekać. Natomiast w kwestii ropy, no tutaj idą największe wolumeny, jeśli chodzi o pozyskiwanie kapitału pod strony rosyjskiej. Jeśli to odcinamy, no to Rosjanie naprawdę zaczną cierpieć. Też czytałem taką analizę, w której wykazywano, że rezerwy walutowe rosyjskie starczą mniej więcej na rok przy założeniu, że intensywność walk będzie taka, jak to było chyba bodaj we wrześniu. I ta intensywność walk od tego czasu trochę wzrosła, być może z uwagi na oczywiście warunki pogodowe ona zmaleje na jakiś moment, ale podejrzewam, że wiosna to będzie gorąca, także no wiadomo, w przypadku Rosji też tak naprawdę nie wiadomo, czego nie wiemy, ale nie wiadomo, czy to, co wiemy, czy jest prawdziwe, więc trudno jest ocenić, jak długo oni wytrzymają finansowo, ale wydaje mi się, że tutaj też ich czas goni. Teraz konsekwencje tego konfliktu w mojej ocenie, mówiąc, nie będę już, wiem, że dużo czasu już zeszło, a jeszcze nie wszedłem na Bliski Wschód, także postaram się bardzo szybko streścić. Uważam, że niezależnie od tego, jak skończy się wojna na Ukrainie, los Rosji jest przesądzony, również z geopolitycznych warunków, znaczy z Amerykanie nie odpuszczą. Nie odpuszczą, nie mogą się poddać Rosji, ponieważ pokazaliby słabość, przegraliśmy ze sobą Rosją, zgodziliśmy się na ich warunki, więc nie pokazujemy się jako wiarygodny partner i lider Zachodu, za którym warto iść w stosunku do znacznie silniejszego przeciwnika, jakim są Chiny. To w dużym takim skrócie. I teraz jedno pytanie, to co w takim układzie z tymi doniesieniami ostatniej prasy zachodniej, mówiące o tym, że administracja Joe Bidena zachęca Zełenskiego do gotowości do negocjacji pokojowych z Ukrainą. Jak to traktować z Rosją, przepraszam? Ja bym to na razie traktował z dystansem, bo takich doniesień było sporo, jeszcze było sporo doniesień. Pamiętam,
to jest mniej więcej podobnie jak z każdym spotkaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych od czasu, powiedzmy, tego zerwania resetu, czyli wszystkie spotkania Trumpa czy Joe Bidena z prezydentami Rosji, czy z prezydentami, no z Putinem, miały zwiastować jakiś wielki przełom, miały zwiastować jakiś reset, miały zwiastować odwrócenie sojuszy, no i nie wiadomo jakiej rewolucji, a nic takiego się nie działo. Ja bym tutaj był zdystansowany i też bardzo wiele zależy od postawy Ukraińców, no i od samych Rosjan, bo do tanga trzeba dwojga i ja myślę, że do takiego porozumienia nie dojdzie w najbliższych tygodniach czy nawet miesiącach, póki nie dojdzie do rozstrzygnięcia walnego na polu bitwy, z tego względu, że Rosjanie, Boże, ale Pan tutaj otworzył puszkę Pandory, bo to jest taki wątek, że no nie wiem, czy mam kontynuować, ale powiem tak, no, ogłoszenie mobilizacji w Rosji przez Putina to jest tak duże ryzyko polityczne i wewnętrzne, i zewnętrzne. Nie będę wymieniał tutaj teraz tych wszystkich minusów tego rozwiązania, ale nie po to decyduje się ktoś na takie rozwiązanie, by później zgodzić się na jakieś półśrodki, które nie doprowadzą go do realizacji celów strategicznych, a celem strategicznym jest przejęcie całej kontroli nad całą Ukrainą, bo to da jakiś tam argument przeciwko Waszyngtonowi. Objęcie kolejnego regionu czy dwóch i oderwanie ich od Ukrainy Rosjanom nic nie da. Znaczy oni będą i tak w gorszej sytuacji niż byli przed zaczęciem wojny, bo te sankcje się nie skończą i Zachód dalej będzie twardo stał na swoim stanowisku, a Rosjanie muszą złamać to stanowisko i dojść do jakiegoś porozumienia, które jest korzystne dla nich. Więc znowu będą chcieli to zrobić siłą, więc muszą przejąć całą Ukrainę. W związku z tym dla nich, jeśli oni w tej chwili poszliby do stołu rozmów, to pierwsze moje zdanie jest takie, to w takim razie oni planują zaczęcie ponownej Rosji ponownej wojny za 2-3-4 lata i znowu będą chcieli zająć Ukrainę. Warunkiem tego, żeby tego nie zrobili, jest Ukraina w NATO, a na to oni się po prostu nie zgodzą na etapie rozmów pokojowych teraz, bo teraz jeszcze nie przegrali dostatecznie wysoko, żeby nie mieć nadziei na jakieś zwycięstwo. Póki mają nadzieję na zwycięstwo na płaszczyźnie konwencjonalnej, póki moim zdaniem Ukraina jest zagrożona cały czas jeszcze większą eskalacją tego konfliktu. I z tych względów po stronie rosyjskiej moim zdaniem nie ma co oczekiwać na pokój, a jeśli jakieś zawieszenie broni, to będzie krótkotrwałe. Z perspektywy ukraińskiej również nie ma sensu się dogadywać z Rosjanami, z tego względu, że jeśli teraz dojdzie do porozumienia, to nie, z perspektywy Ukrainy jest zagrożenie, że jeśli dojdzie do porozumienia, to Rosjanom uda się znieść choćby część tych najbardziej bolesnych sankcji. I efekt tego rozejmu będzie w tej chwili, gdyby on został zawarty dziś, taki, że Ukraina została zdemolowana, jest całkowicie zależna gospodarczo od Zachodu, w zasadzie jest na kolanach i tak musi utrzymywać dużą armię, na której nie stać Ukrainy tak naprawdę, ale będą musieli ją utrzymywać, bo zagrożenie cały czas będzie utrzymane, bo Ukraińcy będą świadomi tego, że Rosjanie się szykują do następnego skoku, albo musieliby to kalkulować. W związku z tym, a jednocześnie Rosjanie, na przykład znosząc część sankcji na skutek negocjacji pokojowych, no nie odnieśliby tak naprawdę żadnych bolesnych skutków, no bo oprócz tego, że stracili część armii, no to jeśli znowu pozyskiwaliby kapitał, to oni by tą armię odbudowali wcześniej czy później, czyli zagrożenie nie spada. No z perspektywy ukraińskiej jedyne, czym można by było Ukraińców przekonać, to jest to, że podpisujemy rozejm, a na drugi dzień jesteście w NATO. I dajemy wam żelazne gwarancje, że tutaj już nikt nie wkroczy. A ja nie wiem, czy NATO i Waszyngton jest na to gotowy. Dokładnie tak. To wydaje się, że nie wszystkie... Ja nie wiem, czy teraz już nie chcę chyba zabierać więcej czasu, o tym Bliskim Wschodzie nie powiem. Może jedno zdanie tylko. Dobrze. Rosja to jest ten jeden problem i on nie zostanie rozwiązany w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o dostawy energetyków, a na Bliskim Wschodzie Unii Europejskiej i Europy nie ma, Amerykanie wychodzą, a z perspektywy takiej długofalowej, w ogóle z perspektywy państw zachodnich, nasza sytuacja jest inna, ale państw zachodnich, to właśnie Bliski Wschód i Afryka Północna jest z perspektywy bezpieczeństwa bardziej istotna niż Rosja i tam ich nie ma, znaczy oni tam sprzedają broń, potrafią robić interesy, Macron się bardzo mocno zainwestował, ale ja nie widzę możliwości, by powstała jakaś nawet mini koalicja państw, które byłyby zainteresowane pod względem swoich interesów narodowych, które miałyby ten wspólny, bo są te państwa, które mają wspólny interes po to, żeby zabezpieczyć, zagwarantować stabilność Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej,
to między tymi państwami nie ma zgody na to, żeby razem współdziałać, bo na przykład Włosi są mocno skłóceni z Francuzami z powodu Libii, a jednocześnie nie ma takich sił zbrojnych i potencjału chyba nawet ekonomicznego, by rzeczywiście podejmować tego rodzaju akcje ekspedycyjne. Nasza debata, ja tylko powiem, ogromnie jest też dyskusja w komentarzach i są pytania, o które za chwilę będę też do naszych prelegentów zadawać, ale jeszcze ja pozostanę przy głosie. Mówiliśmy o Bliskim Wschodzie, mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych, no to nie sposób odnieść się też do państwa środka, które tutaj w polityce niemieckiej się przewijało, i kieruję swoje pytanie do pani profesor, tutaj cytując klasyka: chcesz zobaczyć, jakie są globalne trendy inwestycyjne, to spójrz na Chiny, patrz na Chiny. I pani profesor, w jakie źródła energii inwestuje państwo środka i dlaczego? Bo jest jasne chyba dla wszystkich, że Chin nie można do niczego zmusić, one będą tylko rozważać te działania w oparciu o swój interes. I co robią Chiny, które odpowiadają za ponad 30% emisji gazów cieplarnianych? Zanim opowiemy sobie o Chinach, ja tylko chciałam ostrzec może przed takim hurraoptymizmem co do śmierci Rosji, która mnie wydaje się nieco przesadzona, pod kątem ekonomicznym też. Ja chciałam tylko, żebyśmy sobie wszyscy zadali takie bardzo podstawowe pytanie. Jaki jest państwowy dług do PKB Stanów Zjednoczonych, a jaki jest Rosji? Panowie wiedzą? To prawda, że różnica jest drastyczna, bo Rosjanie jest tam... Jest dramatyczna, to jest 25% do 20%. Tak, ale... Ja nie mówię, że wszystko jest albo białe, albo czarne. Ja mówię, że ta sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, bo jak popatrzymy na takie dane ekonomiczne na goło, to one są po prostu problematyczne. One się niełatwo wpisują w te takie bardzo szybkie, to szybkie i dramatyczne zejście Rosji. Produkcja przemysłowa wzrosła o 4% prawie w pierwszych miesiącach tego roku. Bezrobocie w kwietniu wynosiło naprawdę najniższy wynik w historii. Handel detaliczny wzrósł. RDR, jeżeli popatrzymy na wzrost cen, to rok do roku zatrzymało się to w maju. Emerytury, praca minimalna wzrosły. Rubel był bardzo silny. On się odbił zupełnie. Znaczy jakby tam są takie rzeczy, które można powiedzieć... na dwoje babka wyruszyła. Oczywiście, że ich rezerwy zostały zabrane i to jest błąd, który Zachód popełnił moim zdaniem, dlatego że bardzo wiele innych krajów zastanawia się, a co będzie z nami, jeżeli zrobimy coś, co nie spodoba się Amerykanom i czy nas w taki sam sposób nie potraktują, a jeżeli państwa umownie nienależące do anglosfery zaczną wątpić w system Bretton Woods, to znaczy, że już jest po systemie Bretton Woods, to będzie ogromny cios dla Amerykanów. Ten kapitał zaufania, o którym pan mówił, jeżeli chodzi o Niemcy, no to jest kapitał, który jakby nie tylko Niemcy trwonią. I tutaj w kontekście tego, co robią Chiny, trzeba też przypomnieć, że Europa trochę sama się zapędza w kozi róg, bo tak naprawdę nasze uzależnienie od taniej ropy rosyjskiej zastąpiliśmy teraz uzależnieniem od drugiego gazu amerykańskiego albo od nie bardzo moralnych minerałów potrzebnych do zielonej rewolucji, które to, jak wiemy, są w większości w Chinach, ale także w państwach BRICS. Co do BRICS, były gorące debaty na festiwalu książki geopolitycznej, którym się bardzo uważnie przysłuchiwałam. Niemniej jednak, bez względu na całą słabość tego pomysłu geopolitycznego, trzeba sobie przypomnieć, że nagle znalazło się wielu członków chętnych przystąpienia do tego jakże efemerycznego pomysłu, łącznie z Algierią, a pan wspominał o tym, jak ważna jest Ameryka Północna. Ja myślę, że tutaj ten krok Algierii jest wyjątkowo symboliczny, szczególnie dla Europy oczywiście. Więc to jest nie tylko kwestia tego, co robi Rosja, ale co robi cały BRICS. A przypomnijmy o tym, że cały BRICS mówi już od kilku miesięcy o tym, że pracują nad swoją własną walutą. Odchodzą od dolara, ta dedolaryzacja jest bardzo wyraźna. Widać to w rozliczeniach pomiędzy Rosją i Indiami, ale też widać się w rozliczeniach pomiędzy Rosją a Chinami. I nawet jeżeli nie będzie to całkowite zastąpienie Bretton Woods,
to będzie to jakiś system alternatywny, który być może się uda, być może nie, ale widać, że tam się coś dzieje. I znowu, ja po prostu strzegam przed kurę optymizmem, dlatego że nie można po prostu ignorować rzeczy, które nam się nie podobają, bo nie wpisują się w ten ulubiony scenariusz, który chcielibyśmy, żeby się ziścił. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, odpowiedź jest bardzo prosta. Chiny robią wszystko to, czego potrzebują, żeby się rozwijać. Otwierają na absolutną potęgę kopalnie węglowe, ale także budują najwięcej na świecie reaktorów jądrowych. To jest ponad 150, jeżeli dobrze pamiętam. Więc widać wyraźnie, że te obietnice partii i miłościwie nam panującego Xi, że będzie widać niebieskie niebo, są brane pod uwagę. Natomiast oczywiście partia też zdaje sobie sprawę z tego, że to wymaga czasu. W międzyczasie węgiel będzie odpowiedzią na niedobory ropy, których Chińczycy zdają sobie sprawę. To tak krótko jednym zdaniem, bo wiem, że mamy coraz mniej czas. Dziękuję pięknie. To teraz przejdę trochę, wrócę do wątków. Jeśli mógłbym ad vocem tutaj. Pani profesor, no, zainspirowała chyba dyskusję taką już prawdziwą. Nie, ja tylko chciałem trochę obronić ten mój hura optymizm, bo on nie jest oparty jednak na emocjach. Nie przygotowałem sobie danych, ale warto zauważyć, tak odniosę się do kilku rzeczy, o których pani powiedziała, bo te twarde dane rzeczywiście, znaczy twarde, no nie wiem, czy one, na ile są twarde, ale jeśli chodzi o rubla, zobaczymy wartość rubla po 1 grudnia, bo trzeba pamiętać o tym, że w zasadzie siła w tej chwili na ten dzień dzisiejszy tej waluty, ona jest wirtualna, i w zasadzie całkowicie zależy od tego, czy rubla potrzebują tylko ci, którzy chcą teraz kupować gaz i ropę od Rosji. To będzie bardzo mocno teraz ograniczane. W związku z tym, gdyby nie kupować tych surowców od Rosji, to w zasadzie ten rubel jest już bezwartościowy, bo nikt go nie chce mieć. Jego wartość jest zerowa tak naprawdę. Ja się z panem zgadzam, całkowicie. Tylko że to jest bardzo grube gdyby. To jest bardzo grube gdyby. Jasne, ale ja tylko chcę przedstawić jakby tutaj kontrargumenty, bo myślę, że to akurat nie wiem, że pani o tym wie, tylko próbuję tutaj też przedstawić pewne argumenty, żeby może dyskusja tam gdzieś na czacie rozgorzała jeszcze bardziej. No ale myślę, że warto o tym też myśleć, bo jest jakaś też kwestia polityczna do rozważenia, bo ja uważam, że tutaj też dużo zależy od polityki. Wyobraźmy sobie sytuację, w której na przykład Stany Zjednoczone i Zachód nie tylko ograniczają import surowców energetycznych z Rosji na Zachód, ale zamykają na przykład Bałtyk i Morze Czarne dla eksportu rosyjskich gazu i ropy na zewnątrz, a eksport rosyjskich węglowodorów na zewnątrz, chyba w 2/3, o ile teraz dobrze pamiętam, poza rynek europejski, odbywa się przez Bałtyk. Jak do tego zamkniemy Morze Czarne, co może być trudniejsze z uwagi na Turcję, no ale nawet sam Bałtyk, no to już jest, ja myślę, że to może do tego eskalować. No to jest gdybanie, spekulacja, totalnie oczywiście może tak być, może nie być, ale to pokazuje, że są jakieś elementy, narzędzia nacisku po stronie zachodniej, gdzie jeśli Amerykanie poczują się mocno zagrożeni, to oni, wydaje mi się, że posuną się do tego rodzaju rozwiązań, albo mogą je zastosować i wtedy Rosjanie nie mają za bardzo odpowiedzi na to. Rosjanie nie mogą odpowiedzieć w zasadzie bezpośrednio Amerykanom, oni mogą uderzać w Europę. I to zresztą teraz robią, prawda? Jeśli chodzi o poziom zadłużenia, oczywiście Amerykanie mają duży, to jest wiadomo, to jest na inną debatę te problemy amerykańskie, ale to niskie zadłużenie po stronie rosyjskiej to też nie jest jakiś duży walor z tego względu, że w trudnych czasach, a takie mamy, i w czasach, w których Rosja no, jest politycznie niewygodnym partnerem, to no, dług gdzieś trzeba zaciągnąć, a generowanie wewnętrznego długu, no to znowu nam ten rubel wyparuje totalnie. Tak więc kto będzie chciał kupić rosyjskie obligacje w stanie, wydaje mi się, że to nie jest powiedziane, że Chińczycy będą ratować Rosję za wszelką cenę i że będą, oni podchodzą jednak pragmatycznie i jeśli by kupowali dług rosyjski, to tak jakby powiedzieli, że dajemy wam pieniądze i wiemy, że my je straciliśmy. Ja nie wiem, czy oni są na to gotowi. Także tutaj też infrastruktura łącząca Rosję, to energetyczna i Chiny,
w zasadzie no tam nie ma takiej przepustowości ani w zakresie gazu, głównie zresztą w zakresie gazu, ale w Europie również, żeby zastąpić rynki europejskie i żeby tutaj Chińczycy mogli jakoś uratować Rosjan. Także tutaj ja widzę duże znaki zapytania pod względem też postawy chińskiej, bo Chińczycy są bardzo zależni od Stanów Zjednoczonych i od ich systemu, od tego, żeby eksportować, ale żeby importować szlakami morskimi surowce energetyczne, od których są uzależnieni i które kupują z Bliskiego Wschodu, ale i od Australii, kupują przecież dużo gazu, od samych Stanów Zjednoczonych. Także Zachód ma duże możliwości nacisku na Chiny. Chiny mogłyby zupełnie zrezygnować z węglowodorów rosyjskich i zastąpić sobie w gospodarce eksportem z zewnątrz przez szlaki morskie, natomiast nie mogliby odciąć się od szlaków morskich i zastąpić sobie je szlakami lądowymi z Rosją. To jest niemożliwe. Tak więc ta Rosja, moje ocenie jest Arktyce. Pan zapomina o Arktyce. Ale oni nie mają technologii, żeby wydobywać. Nie, ja mówię o szlakach transportowych, dlatego że Chińczycy współpracują z Rosjanami nad tym tak zwanym arktycznym szlakiem jedwabnym. To jest trasa Dalian-Rotterdam. To omija wszystkie choke pointy, na których Chińczyków mogą teoretycznie zatrzymać Amerykanie. Tamte prace są bardzo zaawansowane. Tylko że problem jest, jeżeli mogę też, bo chciałbym parę ad vocem do tego, co tu padło też ze strony. Pierwsze, do pani profesor, tam padło takie określenie, że gaz rosyjski tańszy niż drogi gaz amerykański. No, gaz na Henry Hub jest znacznie niższy, gdzieś o 40% niż notowany dzisiaj na giełdach światowych. Do tego oczywiście gazu amerykańskiego trzeba doliczyć koszt transportu, natomiast sam gaz jest tańszy niż gaz katarski czy rosyjski, który jest, jak się okazało, jego cena jest po prostu wypadkową relacji politycznych, a nie kwestii ekonomicznych. A niestety kwestii ekonomicznych nie możemy porównywać do czysto rynkowego gazu amerykańskiego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, BRICS. Powiem szczerze, ja o BRICS słyszę o takim piwocie BRICS-owym gdzieś od 15-20 lat. Ja już słyszę, że oni będą mieli swoją walutę, że to będzie potęga na miano państw zachodnich, że to będzie alternatywa wobec całego świata tego zachodniego. No powiem szczerze, po 20 latach tego funkcjonowania BRICS-a z różnymi historiami, ja tam widzę tylko Iran bodajże i chyba Turcję jako obserwatorów dodatkowo. Tam oczywiście to, co pani wspomniała, ten handel rublowy się zwiększył, ale tylko dlatego, że Iran z Rosją przeszedł z wiadomych względów na handel rublowy i część rzeczywiście surowców sprzedawanych jest do Chin z uwzględnieniem rubla. Natomiast ja nie widzę rubla w relacjach z Kazachstanem, nie widzę rubla w relacjach z Armenią, nie widzę rubla w relacjach z Tadżykistanem, Kirgistanem i całą resztą Azji Centralnej, która teoretycznie przecież gospodarcza powinna być blisko związana z Rosją. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia, tutaj ta kwestia szlaku północnego, on rzeczywiście przez Rosjan jest mocno eksploatowany, natomiast z perspektywy takiej technicznej, tam jest kilka takich węzłów na szlaku północnym, który powoduje, że tam jest bardzo potężne ograniczenie dla żeglugi statków. To znaczy tam mogą przechodzić statki o odnośności 5000 DWT, czyli to są statki, które gdzieś mniej więcej przepływają przez ciśniny duńskie. To są niewielkie statki, jeżeli popatrzymy z perspektywy tego, co może przejść przez na przykład kanał Suezki. I żeby tak uzmysłowić, wszyscy myślę, że pamiętamy sytuację z marca bodajże 2021 roku, statek Ever Given, który zaklinował się w kanale Suezkim. Wtedy rzeczywiście też w rosyjskiej nomenklaturze czy takim przekazie pojawiał się sygnał, że teraz to jest droga, teraz jest czas na północną drogę morską. No tylko, że Siewierny Morski Puć niestety nawet by nie mógł w połowie obsłużyć Ever Givena, bo po prostu musiałby być rozładowywany na 3 czy 4 mniejsze kontenerowce. A to oczywiście oznacza większe koszty i ubezpieczenia. Generalnie nie opłaca się to nikomu. A i czwarta kwestia odnośnie tutaj do pana Krzysztofa. Rzeczywiście ropa rosyjska w głównej mierze jest transportowana drogą morską i to w głównej mierze gdzieś 70% przez terminale bałtyckie, bo to jest i to jest Primorsk i Ustługa głównie.
Natomiast szybciej dojdzie do zatrzymania ropy rosyjskiej na Boforsie i to zresztą już się dzieje, to znaczy już się dzieje, już wczoraj bodajże, czy dwa dni temu zostało poinformowane, Ministerstwo Transportu Turcji poinformowało armatorów, którzy będą od 1 grudnia korzystać z Bosforu i Dardanel, że muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie swojego ładunku i statku. To się dowiaduje czegoś nowego. No. Czyli embargo na rosyjską ropę wchodzi 5 grudnia unijne i to embargo dotyczy również transportu drogą morską. To znaczy głównym elementem tego jest nałożenie sankcji czy nałożenie zakazu ubezpieczania frachtów płynących właśnie z rosyjskich terminali naftowych. Czyli jeżeli Turcy rzeczywiście wprowadzą w życie to, a wszystko wskazuje na to, że wprowadzą, to po prostu od 6 grudnia rosyjskie statki bez ubezpieczenia nie przejdą przez Bosfor, czyli rzeczywiście to bardzo mocno wpłynie. Natomiast niestety Bałtyk jest nieco innym morzem i tutaj Duńczycy nie mogą. Pojawiły się takie dyskusje, żeby Duńczycy również wprowadzili ograniczenie dla ruchu statków, które nie będą miały ubezpieczenia. Natomiast z tego, co wiem, zgodnie z prawem morskim, żeglugi morskiej, ciśniny duńskie nie są pod jurysdykcją jako w ten sposób jak Bosfor, więc tam niestety nie będzie mogło być wprowadzonego takiego ograniczenia, więc transport ropy rosyjskiej przez Bałtyk powinien być kontynuowany, natomiast szybciej dojdzie do tego właśnie, o czym pan powiedział, że może, że będzie później, czyli Turcy prawdopodobnie rzeczywiście zamkną swoją ciśninę dla ropy rosyjskiej. Jeśli też bym mógł. Jeszcze zdanie tutaj w sprawie BRICS, pan Mariusz mnie uprzedził, i chyba niewiele na tę chwilę chciałbym dodawać jeszcze, bo wiem, że mamy następne pytania, ale jeszcze w tej dotyczące tej Północnej Drogi Morskiej, to tam będzie też problem, też są checkpointy i żeby zupełnie ominąć jakby władze Amerykanów na morzach, to Chińczycy musieliby wykorzystać rzekę Lenę. Inwestycje tam w zasadzie stoją, po stronie rosyjskiej tam nic nie ma i ja nie wiem, czy w ogóle to jest w stanie, czy będą w stanie to przeprowadzić, będą chyba musieli poczekać na globalne ocieplenie, tak mi się wydaje, żeby to wszystko jakoś hulało, natomiast no jednak i od strony europejskiej, i od strony azjatyckiej, to sojusznicy Stanów Zjednoczonych, no i amerykańska flota mogą jednak ten handel, bo to okej, to można później przeładowywać gdzieś na jakieś porty rosyjskie, powiedzmy, i drogą lądową, a tam nie ma po prostu infrastruktury w ogóle. To jest moim zdaniem zaawansowanie tego pomysłu jest właśnie nie jest zbyt duże, tylko jest na etapie takiego planowania. Oczywiście tam w statki inwestują Rosjanie, ale tak generalnie to ja nie widzę, żeby to w tym dziesięcioleciu, ja nie wiem, czy Rosjanie mają 10 lat, mi się wydaje, że oni mają mniej. Także nie wydaje mi się, żeby to była perspektywa, która jest w stanie ich uratować jakoś znacząco i na którą oni mogliby mocno stawiać z jakimiś dużymi oczekiwaniami. Także no, wydaje się, że jest dużo takich jaskółek, które rzeczywiście można by podać jeszcze znacznie więcej argumentów za tym, że ta Rosja naprawdę ona ma wewnętrzne problemy nie tylko gospodarcze i technologiczne, bo w technologii oni stoją. Teraz w tej chwili to, co wymyśli Iwan, to jest, a to czego nie wymyśli Iwan, to no a w globalizacji my możemy ściągnąć technologię z zewnątrz, to widzimy na płaszczyźnie militarnej, to znaczy mieliśmy duże zacofanie w wojsku, a dzięki temu, że jesteśmy w stanie ściągnąć coś z zewnątrz, czego nie są w stanie zrobić Rosjanie, no będziemy mieli znacznie lepiej, znacznie wyżej będą nasze siły konwencjonalne stały technologicznie niż Rosja. Zresztą teraz już tak jest tak naprawdę na wielu płaszczyznach, nie na wszystkich, ponieważ no, wiele było zaniedbań. No, w każdym razie jakby to generuje po stronie rosyjskiej olbrzymie problemy, tam są jeszcze społeczne, w kwestii jakby też nawet systemu zdrowia. Także tam jest tyle problemów wewnętrznych, tam jest duży jakby rozdźwięk wewnętrzny polityczny. W zasadzie na przykład Czeczenia czy Dagestan to są regiony Rosji, które są w Rosji tylko i wyłącznie dlatego, że subsydia wynoszą 90%, to znaczy budżet tych regionów to 90% idzie z Moskwy. I teraz jeśli my uderzamy w portfel rosyjski, no to pytanie jest, na ile
na ile Kadyrow będzie dalej lojalny, albo czy przypadkiem nie powstanie tam jakiś nowy Wataszka, który będzie mniej lojalny. Także tych problemów rosyjskich jest naprawdę tak olbrzymia ilość, nie wydaje mi się, żeby oni byli w stanie, oni po prostu tą wojną przyspieszyli pewnego rodzaju procesy, które i tak by ich dotknęły. I wydaje mi się, że oni wywołali wojnę między innymi dlatego, że zdają sobie sprawę z tych procesów i wydawało im się, że być może pozytywne zakończenie, szybkie i pozytywne zakończenie sprawy ukraińskiej pozwoli im na nowe otwarcie z Zachodem i przezwyciężenie tych problemów wewnętrznych. Natomiast jeśli oni w tej chwili prowadzą wojnę z Ukrainą i jeśli ją przegrają, to nie wydaje mi się, żeby uzyskali korzystne dla siebie umowy z Zachodem czy ze Stanami Zjednoczonymi, a jeśli nawet wygrają z Ukrainą, to nie wydaje mi się, żeby Amerykanie się poddali. Tak więc jakby na tej podstawie trochę ten mój optymizm z tego wynika, tak po prostu chciałem się z niego trochę wytłumaczyć, powiem szczerze, bo mógłbym o tym mówić jeszcze długo, ale chciałem tylko tak zarysować mniej więcej jakieś tam takie jakieś struktury mojego rozumowania, że tak powiem. To ja, szanowni państwo, już zanim też zadam takie wieńczące pytanie, to jeszcze z mojej strony to patrzę i obserwuję, co piszą nasi widzowie. I pytanie od naszych widzów, na ile pomysł, żeby powiązać pieniądz ze śladem węglowym, ma szansę się udać? Kto z państwa chciałby odpowiedzieć? Może pan Mariusz Marszałkowski? To znaczy, tutaj rzeczywiście pojawiają się różne pomysły dotyczące tego, ja wiem o czym, zresztą dzisiaj chyba było takie dosyć głośne, o wydawaniu kart, które będą w jakiś sposób monitorowały, kart płatniczych, które będą w jakiś sposób monitorowały nasz ślad węglowy. To znaczy są pewne idee czy pomysły, które rzeczywiście pojawiają się na agendzie europejskiej związane z pewnym zacieśnianiem pewnych działań, które mają na celu, no nawet jak nie prośbą, to w pewnym sensie groźbą zmusić nas, czy zachęcić nas, może to jest właściwsze określenie, do tego, aby przyłączyć się do działań zmierzających ku neutralności klimatycznej. Bo tutaj to, co już się mówi o tym dosyć od dawna, że neutralność klimatyczna, poza oczywiście zmniejszeniem czy z przestawieniem gospodarki na projekty, na przykład na źródła energii bezemisyjne, nie wystarczy do neutralności klimatycznej. My musimy w założeniu, przynajmniej tym, które przyświeca urzędnikom w Europie, zmienić swój styl życia. I to jest to, o czym też pani profesor wspomniała, bo to jest niestety, ale czy niestety, bądź stety, w zależności jak to patrzymy, ale to jest pewne zmiany naszego przyzwyczajenia, zmiany całego często systemu funkcjonowania w świecie. No dzisiaj, nawet jak popatrzymy sobie w tych kategoriach, które dzisiaj się dzieją i z jednej strony my na to patrzymy jako działanie, nazwijmy to takie ad hoc, które ma na celu, jest związane z kryzysem, ale jeżeli słyszymy na przykład, że mamy ograniczać temperatury w domu, no okej, wysoka temperatura, ani to zdrowe, ani ekonomiczne w domu, jesteśmy w stanie zmniejszyć, powiedzmy, te termostaty na grzejnikach i możemy mieć trochę zimniej. Ale na przykład wyłączanie basenów gdzieś miejskich, czy zmniejszanie tam temperatury, czy wyłączanie latarni na noc, które jednak były takim elementem, który odróżniał nas na przykład od państw afrykańskich czy od państw często azjatyckich, że u nas jednak w nocy latarnie się świeciły i to nie była kwestia jakiegoś widzimisię, tylko to była kwestia bezpieczeństwa, jakiegoś poczucia tego bezpieczeństwa, tak, nas jako obywateli. I było to robione dlatego, że my jako Europa, było nas na to stać. Teraz jeżeli komisja, czy w ogóle dążenia urzędników europejskich zmierzających do tego, aby za wszelką cenę wprowadzić neutralność klimatyczną, łącznie z tym śledzeniem śladu węglowego każdego z nas, ja uważam, że to nie jest dobry pomysł. Znaczy to się prędzej czy później zemści, ponieważ to można wprowadzać gdzieś na etapie ewolucyjnym, czyli nie wiem, za 20-30 lat, kiedy już będziemy mieli tylko i wyłącznie odnawialne źródła energii, tylko i wyłącznie będziemy mieli samochody elektryczne, można zacząć się bawić w jakieś takie działania o tym charakterze indywidualnym. Natomiast dzisiaj, jeżeli na przykład ludzie patrzą, po pierwsze, na to, skąd biorą ciepło, na przykład ja przez okno patrzę, widzę elektrociepłownię siekierki,
która mimo już jest nowoczesna i tych gazów cieplarnianych emisji jest stosunkowo mniej niż niezmodernizowana, to jednak to jest elektrownia węglowa. No to dlaczego ja, tak myśląc sobie w kategoriach społecznych, czemu ja jako obywatel mam liczyć swój ślad węglowy przy robieniu zakupów, natomiast wszystko wokół rzeczywistość dymi i skrzypi i w zasadzie nie jest w żaden sposób związana z tym celem klimatycznym. Także są takie, pojawiają się takie pomysły, natomiast ja myślę, że ani to się nie przyjmie, pewnie w jakiejś części społeczeństwa tak, no ale to jest powiedzmy jakiś procent, natomiast nie wpłynie to pozytywnie na ten cały cel, który jest związany z neutralnością klimatyczną, bo po prostu wiele osób to zniechęci i to tak w taki sposób dosyć radykalny. Pojawił się tutaj wątek chiński już w naszej dyskusji, pojawił się w wypowiedzi też pana Mariusza Marszałkowskiego kwestia elektromobilności. Jeden z naszych widzów zwrócił uwagę, że Europa sama sobie założyła chiński kaganiec na przykład w sferze elektromobilności. Spójrzmy na ostatnie doniesienia, że pierwszy polski samochód elektryczny ma być zbudowany na chińskiej platformie, udostępniony przez chińską grupę motoryzacyjną, tak? Mówimy tutaj o samochodzie Izera. No właśnie, czy to nie jest tak, że Europa za chwilę wpadnie w chińskie sidła, pani profesor? Tylko ja bym też nie chciała nagle stawać się ekspertem od Chin, którym absolutnie nie jestem. Natomiast myślę, że już mówiłam o tym, że jakby ustawienie się w ogóle takie bardzo radykalne i bardzo szybkie przejście na źródła energii odnawialnej, to o czym mówił zresztą pan Mariusz, stawia nas w obecnej sytuacji w absolutnym uzależnieniu od Chin i państw Chinom przyjaznych. To znaczy jakby tutaj tu nie ma co wymyślać, to po prostu są twarde fakty, jeżeli chodzi o to, gdzie znajdują się te minerały, a Chiny są po prostu miejscem, gdzie się je przerabia, więc tu jakby obrabia, dostosowuje i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I to była rzecz, z którą też Ursula von der Leyen miała wyraźny problem, bo ona mówiła, że będziemy inwestować, będziemy zmieniać, ale to w ogóle jakby znowu to jest pomysł na lata i to chyba zresztą jest powód dla mojego pesymizmu z kolei, panie Krzysztofie, dlatego że ja po prostu jakby rozumiem te rzeczy, ale za każdym razem, kiedy słyszę, Rosja ma tyle problemów wewnętrznych, myślę sobie, Boże, ale czy my ostatnio nie jakby zapomnieliśmy o tym, co się działo przy midtermach w Stanach Zjednoczonych? Czy my w ogóle ignorujemy te rozmowy o national divorce? Jakby wydaje mi się, że czasami stosujemy podwójne standardy, umniejszając te nasze problemy, które nas przecież toczą straszliwie, a z kolei mając nadzieję, że tamtych po prostu rozwalą te właśnie ich zmurszałe fundamenty, co do których istnieje, nie mam żadnej wątpliwości. Ja po prostu jedyne, w co wątpię, to czy to naprawdę jest tak, że oni się piersi rozsypią. I z takim hukiem. Tak, właśnie to jakbym mógł jedno zdanie tak od razu, to jest właśnie to najważniejsze pytanie, o którym pani profesor na koniec powiedziała, kto wytrzyma dłużej, ponieważ ja też zdaję sobie sprawę z wielu i też o tym wielokrotnie pisałem, z wielu problemów, które ma i Unia Europejska jako całość i państwa poszczególne, jak również Stany Zjednoczone. Natomiast ja jestem w tym zakresie optymistą takim, że rzeczywiście uważam, że wytrzymamy dłużej, również z takich przyczyn. No tu może zaskoczę, ale bo o tym rzadko mówiłem, ale takich strukturalnych dotyczących może ustrojowych bardziej nawet, ponieważ demokracja jednak w tym długim terminie jest ustrojem lepszym z tego względu, że my te problemy widzimy, o nich dyskutujemy, bo dane są jawne i jednak jesteśmy w stanie sobie dzisiaj toczyć tą debatę i mówić, że te problemy istnieją. Ursula von der Leyen ma jakiś plan, który krytykujemy, no ale wiemy, dlaczego go krytykujemy, bo wiemy, że nie zgadza się z liczbami, które są przecież jawne i które znamy. A problemem państw autorytarnych jest taki, że tam wszystko idzie doskonale, póki się wszystko nie zawali, ponieważ oni zakłamują rzeczywistość i to często przed samym sobą i po prostu na zewnątrz to wygląda tak, jakby to był jednoznaczny postęp
jakby prostolinijny, jednoliniowy i później się nagle okazuje, że te problemy narastają tak bardzo, że jak one już wybuchną, to już jest katastrofa totalna, bo już jest za późno, żeby reagować, bo te państwa, nawet władze mają autorytarne, mają ten problem, że czasami albo się dowiadują za późno o swoich problemach, albo udają, że ich nie ma, nie chcą na nie reagować z tego względu, że nie chcą się przyznawać, że mają te problemy, a w związku z tym, gdy te problemy przekraczają pewną linię krytyczną, no to jednak no już nie da się ich rozwiązać czasami. I tutaj ja upatruję jednak dużych przewag po stronie zachodniej z tego względu, że to jest trochę też jak w biznesie, to znaczy jeśli ja wiem, że są problemy, to kalkuluję sobie ryzyko biznesowe, ubezpieczę się nawet, albo wiem, że ono istnieje, a jeśli nie wiem o problemach, no to później mogę być bardzo niemile zaskoczony, a przecież wszyscy wiemy, że nawet dane chińskie, z chińskiej gospodarki, no w zasadzie istnieje tak naprawdę alternatywny nurt, alternatywny biznes polegający na tym, żeby nie w oparciu o chińskie dane oceniać jakość i stan ich gospodarki. Także no są firmy, które z tego żyją, więc to się skądś wzięło, prawda? Ale mogę też bardzo prowokacyjnie powiedzieć, że pan w prześliczny sposób i bardzo dosadnie opisał niemiecką politykę energetyczną. I to, jak bardzo Niemcy byli nią zaskoczeni. No tak. Trochę tak. Znaczy, no mi się wydaje, że tam w ogóle to jakoś społecznie trochę inaczej funkcjonowało, no ale rzeczywiście trafne spostrzeżenie, tak. Pan Krzysztof Wojczak wspomniał o tym, że w przypadku takich państw autokratycznych to mamy do zderzenia ze ścianą i wszystko rozpada się diametralnie i od razu. No, przykładem jest taka polityka jednego dziecka w Chinach. Można było wcześniej reagować na pewne symptomy demograficzne. Natomiast ja wrócę... COVID też przykład bardzo dobry w tym zakresie. No, tak samo. Natomiast ja wrócę do tej Rosji, która nam tutaj oczywiście jakąś pewną rolę odgrywa. Pytanie z naszych widzów. Z kim Rosja zwiąże się na kolejne dekady? Z Chinami czy dalej jednak z USA? A może trzecia droga? A jeśli tak, to jaka? Kto z Państwa chciałby odpowiedzieć? Już tak zostawię. Znaczy, jeżeli mogę tylko, bo nie chcę monopolizować, dlatego niech, jak ktoś chce inny, to śmiało. Natomiast tutaj odnośnie Chin i Rosji, bo to też przecież słyszeliśmy wiele takich sygnałów wcześniej, to znaczy tak myślę, że wielu z tych osób, które się interesują czy zajmują tą tematyką, widziałoby inaczej rolę tych państw, które miały stanowić alternatywę wobec Zachodu i ich postawy wobec Rosji dzisiaj. Bo teraz spójrzmy, jak wygląda rzeczywistość. Czy widzimy, nie wiem, chińskie czołgi na Ukrainie ze strony Rosji, czy widzimy chińskie rakiety, samoloty i tak dalej, które są masowo przekazywane przez Chińczyków sojuszniczej Rosji? Bo ja nawet nie widzę kamizelek kuloodpornych z Chin, muszą sprowadzać z Iranu czy kupować. Nie widzę ciężarówek chińskich, nie widzę w zasadzie nic chińskiego. Jeżeli tak postępują Chiny, które przecież miały być tą alternatywą Rosji wobec Zachodu, to ja im naprawdę współczuję, bo z Zachodem oni naprawdę mogli pogrywać, mogli funkcjonować jak na swoich zasadach dyktować warunki, mogli wycyckiwać Zachód z pieniędzy, z godności, z wszystkich wartości, z którymi Zachód... I to mieli. Zachowywali rubelka i mieli cnotę jeszcze do tego. Z Chinami nie mają ani rubelka, ani cnoty. Bo jeżeli popatrzymy na konstrukcję na przykład umów gazowych, tych umów tysiąclecia pomiędzy Gazpromem a Sinopekiem chińskim z 2015 roku, to jest dojenie, ale nie Chin, tylko Rosji. Gazprom musiał zbudować infrastrukturę za ponad 30 miliardów dolarów, która jeszcze nie funkcjonuje w pełni, bo przypominam, że ona została oddana w 2019 roku, a pełną operacyjność, czyli 38 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli tyle, co przesyłano gazociągiem jamalskim oddanym 20 ponad lat temu. Ta pełna operacyjność będzie w 2026 czy 2027 roku. I to pokazuje, że Rosjanie propagandowo chcą pokazywać Chiny jako alternatywę, natomiast to nie jest żadna alternatywa. I nie dlatego, że Chińczycy nie mogą. Oni nie chcą. Oni dzisiaj podpisali kontrakt na 27 lat z Katargazem na dostawę 17 miliardów metrów sześciennych gazu.
17 miliardów. To jest prawie połowa tego, co ma iść siłą Syberii. To gdzie my mówimy o Gazpromie? Jaka to jest podmiotowość? Rosja nie ma żadnej podmiotowości z Chinami, w relacjach z Chinami. Chińczycy biorą to, co im aktualnie jest korzystne, czyli zgazowanie akurat pewnych obszarów Chin, z których ekonomicznie nieopłacalne byłoby na przykład ciągnięcie gazociągów z obszarów tych nadmorskich, więc po prostu skoro jest alternatywna, można z Rosji skorzystać. Natomiast tutaj z kim Rosja będzie miała budować swoją przyszłość? No, zależy jaka to będzie Rosja. Jak to będzie Rosja Putina, Prigozina czy jakichś innych kacyków, którzy jeszcze tam funkcjonują, no to myślę, że z nikim nie będą funkcjonować. Może będą z Koreą funkcjonować, może będą z Iranem funkcjonować, chociaż też nie wiadomo jak długo, bo w Iranie też może nadejść jakieś zmiany. I rzeczywistość naprawdę będzie trudna. Ja nie mówię, bo tu pani profesor odnośnie tego optymizmu, ja też powiem szczerze, jestem bardziej realistą może niż optymistą, ani pesymistą, bo pani powiedziała, jest pesymistką, a pan Krzysztof powiedział, że jest optymistą. Ja jestem realistą i patrzę na to trochę tak na zasadzie, rzeczywiście sankcje z 14 roku mocno wpłynęły na Rosję, ale nie tak, jak my sobie to wyobrażaliśmy. No, turbiny Siemensa i tak dalej, dużo elementów, które przychodziły z Zachodu, dalej przychodziły. Natomiast to, co dzisiaj jest, to jest coś innego niż w 2014 roku i myślę, że Rosja dopiero dzisiaj widzi, w jak trudnej sytuacji się znalazła, bo Chiny nie wysyłają wsparcia, nie są sojusznikiem. Natomiast Ukraina, która nie jest w żadnym bloku militarnym, w żadnym bloku gospodarczym zachodnim, dostaje od tego kolektywnego Zachodu wszystko, czego potrzebuje, łącznie z sprzętem wojskowym, energetycznym, gazem od Norwegii, która dzisiaj zdecydowała się przekazać 200 milionów dolarów na zakup gazu dla Ukrainy, no to są ogromne pakiety wsparcia, ogromne deklaracje i czyny, na które Rosja od swoich sojuszników najbliższych nie ma na co liczyć. Tak, jeśli też bym mógł jedno zdanie tutaj bardzo dobre. Tak, będą dwa może. Podpisuję się całkowicie po tym, co powiedział pan Mariusz. Pierwsza rzecz, Chińczycy wykorzystują słabą pozycję Rosjan, do której sami się Rosjanie wprowadzili, a nie są partnerami dla Rosjan. Ja to tak to postrzegam. A dlaczego? Ja tak trochę rozwinę wypowiedź pana Mariusza, a może ją uzupełnię, chociaż to chyba było tam zarysowane. Dlaczego Chińczycy nie pomagają Rosjanom? Dlaczego tego sprzętu tam nie widać na wojnie chińskiego? No z tego względu, że Chińczycy, oni nie prowadzą wspólnej gry przeciwko Amerykanom łącznie z Rosjanami, tylko oni prowadzą sami swoją grę z Amerykanami i nie mogą się podpinać pod grę rosyjską z tego względu, że są w zupełnie inny sposób, w zupełnie innych proporcjach uzależnieni właśnie od Amerykanów na tych płaszczyznach, o których mówiłem, właśnie głównie też energetycznych, ale ekonomicznych. W związku z czym, gdyby Amerykanie zastosowali choćby część takich sankcji, jakich zastosowali względem Rosji, to Chińczycy by się nie pozbierali. Być może nasza strona też by miała bardzo trudno, ale to mówimy o zupełnie innych uzależnieniach. Rosjanie wywołali wojnę, bo się czuli niezależni i wiedzieli, że pomimo sankcji są w stanie tę wojnę prowadzić i jakiś czas wytrzymać. A Chińczycy nie są w stanie wytrzymać, w mojej ocenie przynajmniej, mówiąc bardzo krótko. A z kim Rosja, odpowiadając na pytanie tutaj, jak rozumiem, słuchacza. No właśnie to jest kolejny jakby, bo ja lubię sądzić, że ten mój optymizm jest jednak oparty o realizm, więc to jakby kolejny argument za tym, no po prostu Rosja nie ma z kim, bo Chińczycy są uzależnieni. Hindusi chcieliby, bo dla nich to jest równoważenie Chin, jeśli chodzi o partnerstwo z Rosjanami, ale oni widzą, że Rosjanie zaangażowani i Rosjanie w wojnie z Zachodem, oni nie są partnerem przeciwko Chinom, jeśli chodzi o Indie. I Hindusi muszą patrzeć teraz bardziej na Stany Zjednoczone, zwłaszcza, że tak naprawdę Hindusi muszą patrzeć na bezpieczeństwo nie od strony lądu, tylko muszą patrzeć na bezpieczeństwo od strony morza, a tam Rosjan nie ma, tam są Amerykanie. I ta polityka Indii, ona się powinna, w mojej ocenie, wydaje mi się, że ona już się zmienia, ale powinna się jeszcze bardziej zmienić na bardziej kierunek proamerykański. I Rosjanie nie mają sojuszników i nie będą mieli w najbliższej, w mojej ocenie, przyszłości dającej się przewidzieć. Po prostu sytuacja właśnie polityczna tego państwa jest również fatalna.
To wieńcząc nasze dzisiejsze spotkanie, bo tych pytań jeszcze mógłbym mnożyć, natomiast czas nieubłaganie nas dogonił, ale bardzo się cieszę, że w takim kierunku jakby popłynęliśmy, to mam takie ogólne pytanie do wszystkich z Państwa. Powiedziałem, żeby każdy z Państwa tutaj głos zabrał. To jak w tym wszystkim sytuuje się pozycja Polski? Gdzie my jesteśmy? To znaczy, czy mamy szansę, to co już trochę wcześniej poruszył Pan Krzysztof Wojcza, czy mamy szansę być na przykład hubem gazowym dla Europy Środkowo? Wschodniej. Jak to powiąże, jak Baltic Pipe powiąże nas z północą, czyli kwestia tutaj Norwegii kieruje swój wzrok ku pani profesor. Gdzie jest w tym wszystkim Polska i jakie mamy nadzieje na przyszłość? Jakby tak Państwo zwieńczyli. To może od pani profesor zacznijmy, bardzo proszę. Nie, przepraszam, pan mnie zawsze w najtrudniejszym miejscu stawia i ja od razu powiem, że ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, dlatego że może od razu powiem disclaimer taki, że ja jestem bardzo sceptycznie nastawiona do obecnej linii politycznej Polski. Uważam, że Polska popełnia sporo błędów, wychodząc przed szereg w niepotrzebnym miejscu, a będąc bardzo zachowawczą w miejscach, w których powinna wchodzić przed szereg. I teraz, kiedy my już mamy tak naprawdę tyle miesięcy tej wojny, to pewne mosty zostały spalone, a na odbudowanie innych po prostu potrzeba czasu. Ja jakby nie chcę powiedzieć, gdzie Polska będzie, dlatego że w ogóle uważam, że z całej Europy naprawdę jesteśmy w najtrudniejszej sytuacji. Z wielu różnych powodów, nie tylko z powodów geograficznych. I jedyne, co chciałam powiedzieć, to tylko tyle, że naprawdę mam nadzieję, że panów optymizm się spełni i że to będzie można przekuć na jakąś dywidendę geopolityczną, o której myśmy tyle rozmawiali wielokrotnie w różnych konfiguracjach, bo ja na razie jedyne, co widzę, to po prostu taka geopolityczna pętla na szyi, którą sobie ukręciliśmy trochę na własne życzenie i to mnie bardzo smuci. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz Marszałkowski. To ja powiem z drugiej strony. No skoro już mamy tą łatkę optymistów, trochę takich niepoprawnych, no to ja powiem, że szczerze, ja od 24 lutego jestem bardzo pozytywnie jakby nastawiony. To znaczy abstrahując od tego, że jest wojna i tak dalej, bo to akurat jest coś, co myślę, że wszystkich nas smuci i boli. Natomiast z perspektywy tego, jak toczą się losy, przynajmniej póki co, i jak wyglądają reakcje sojuszników, jak wygląda ten cały element związany z też kryzysem energetycznym. No ja powiem może z tej, bo tym akurat się zajmuję. W mojej opinii Polska bardzo dobrze się, znaczy tutaj nas z jednej strony ratują pewne działania, które podejmowaliśmy lata temu związane z dywersyfikacją, ale też i nie tylko gazu, bo gaz jest dzisiaj popularny, natomiast ropa naftowa to jest ten temat, który gdzieś tam zdywersyfikowani jesteśmy w zasadzie jeszcze od PRL-u, lat 70., kiedy rozpoczęto budowę rafinerii w Gdańsku i terminala naftowego w Gdańsku. Potem oczywiście wszystkie te projekty gazowe po rosyjskich szantażach z 2009 roku. Przypomnijmy sobie, no 12 lat temu, 13 w zasadzie, Europa żyła w styczniu wstrzymaniem dostaw gazu przez terytorium Ukrainy. I teraz jak Europa przez te 13 lat przygotowała się, czy jak przygotowała się państwa Europy Środkowo-Wschodniej, nawet już nie mówię o Niemcach i tak dalej, ale jak przygotowały się państwa Węgry, Czechy, Słowacja, no tam w ogóle się nie przygotowano. Znaczy, my na tym całym polu gazowym, no to jesteśmy jako taki, no nie wiem, no Mojżesz miał jakieś takie barwne określenia nazywać, ale naprawdę to trzeba docenić to, bo z uzależnienia na poziomie 80% gazowego jesteśmy 0%. Gazu nie otrzymujemy od Rosji od końca kwietnia, więc to naprawdę świadczy o tym, że nie jest najgorzej, tak jak my chcemy czasami widzieć siebie, więc tutaj w tym jestem pozytywnie. No i też ratuje nas nasze zacofanie w pewnym sensie, no bo gdybyśmy szybciej pobiegli tą drogą dekarbonizacji i odnawialnych źródeł energii, to dzisiaj mielibyśmy znacznie większy problem. Bo mamy te bloki węglowe, stare, nieefektywne, bo nieefektywne, emisyjne, bo emisyjne, ale je mamy. My przez w zasadzie miesiące letnie eksportowaliśmy prąd do Niemiec z tych właśnie starych, śmierdzących, emisyjnych bloków węglowych.
Więc to też pokazuje pewien jakby element i jeżeli my dobrze wykorzystamy tą sytuację, czyli trochę przedłużymy funkcjonowanie tej energetyki węglowej, czekając na coś, co może przyjdzie, czy to będzie energetyka jądrowa, czy to będzie jakiś inny sposób wytwarzania energii, przez SMR-y, czy przez jakąś, czy zmienią się magazyny, czy pojawią się tanie i efektywne magazyny bateryjne, może wcale ten kryzys to wszystko nie skończy się tak tragicznie, jak myślimy, natomiast będzie na pewno ciężko. To trzeba mieć świadomość, że najbliższe te lata będą bardzo trudne dla polskiej gospodarki, dla polskiego społeczeństwa przede wszystkim, no ale myślę, że ostatecznie wyjdziemy z tego pozytywnie. Panie Krzysztofie, mieliśmy wersję pesymistyczną, wersję optymistyczną, to teraz może wersja realna. Tak, pani profesor niezmiennie. Ja natomiast może się zamienię tutaj z panem Mariuszem z ostatniego układu sił i ja może tak bardziej realistyczne. W takim razie założenie, znaczy, no bo pan w pytaniu zawarł takie, czy my będziemy tutaj jakimś hubem wielkim i no to już jakby zahaczał mnie pan wcześniej, ale jakoś mi to uciekło. No aż takim optymistą raczej nie jestem. Z tego względu, że ta infrastruktura, no jeśli będzie nasze zużycie rosło, no to ona będzie nam zaspokajała, powiedzmy nasze 100% plus możemy coś pchnąć do Bałtów, możemy coś pchnąć może na południe, może do Ukrainy, no, ale no Niemcy mają takie zapotrzebowania, że my tutaj nie jesteśmy w stanie, a poza tym no, jeśli Niemcy będą musieli od nas importować jakąś sporą ilość gazu, to ja podejrzewam, że staną na rogach i budują ten port LNG bardzo szybko. To znaczy, no. No już 5 budują, więc będą mieli. Tak, no to jakby krótkofalowo, wiadomo, że to może być narzędzie fajne, żeby grać z tymi państwami tutaj na powiedzmy to umowne międzymorze. I tutaj do tego nawiążę teraz już szerzej, nie do energetyki, bo my dzisiaj lubimy rozmawiać, ja bardzo lubię rozmawiać o międzymorzu, o tej koncepcji budowania jakiegoś bloku i tak dalej, tylko ja to zawsze ujmuję w takiej fazie długofalowej, w średniej, długim terminie, co postrzegam jako ponad 10 lat. Natomiast uważam, że najbliższe 10 lat, to nawet za rok czy dwa my możemy w ogóle, tak mi się wydaje, że mogą być takie nastroje, że my już nie będziemy o niczym rozmawiać, jeśli chodzi o nasze ambicje polityczne, bo będziemy w tak trudnej sytuacji. Z tego względu, że niezależnie od tego, znaczy może zależnie od tego, co się będzie działo na Ukrainie, to w jednej wersji będziemy być może w sytuacji mocniejszej politycznie, być może będziemy mieli większe polityczne wsparcie ze Stanów Zjednoczonych, bo tego politycznego wsparcia stamtąd nie ma, jest wsparcie militarne, które jest potrzebne samym Amerykanom. Oni też z nami potrafią zrobić teraz interesy, pomimo tej sceptycyzmu do naszego rządu z perspektywy administracji Bidena, ale politycznego wsparcia, choćby żeby to miało przełożenie na politykę tutaj wewnątrz Unii, no tego nie widać i tego nie będzie w mojej ocenie. Ale jeśli scenariusz ukraiński będzie pozytywny w pewnym sensie dla nas, no i dla Ukraińców, w sensie takim, że Ukraińcy się obronią i będzie już po wojnie, to ja uważam, że my tutaj będziemy mieli, będzie znowu Polska przeciw wszystkim i będzie taki moment, w którym zostaniemy sami i nie będziemy mogli się tutaj odnaleźć i będzie trzeba trochę poczekać, zanim budowa Międzymorza rzeczywiście ruszy, bo w pierwszym momencie Ukraina nie będzie dla nas sojusznikiem i ważnym partnerem, tylko będzie obciążeniem, bo będzie trzeba ją wyciągnąć i dopiero później będziemy mogli budować Międzymorze, a póki jej nie wyciągniemy z problemów, jakie będzie miała w stanie pokoju, no to ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie ich dźwignąć, to raczej będą ich dźwigać cały Zachód jako Zachód, ale też pewnie Niemcy będą chcieli dużo wyłożyć i ja uważam, że to jest ten moment, w którym my powinniśmy swój kawałek tortu gdzieś tam wykrajać, bo mamy wiarygodność, której Niemcy teraz nie mają, a to się może okno skończyć wraz z zakończeniem konfliktu i wtedy będą ważniejsze pieniądze, a tych mają Niemcy więcej. No ale Niemcy siłą rzeczy z tego tortu ukroją sobie najwięcej, ponieważ mają najwięcej pieniędzy, najwięcej środków, mają duże koncerny, które tam po prostu wejdą i zrobią, co będą miały zrobić. I politycznie
naprawdę będzie trudno. I ja jestem optymistą w takim średnim, długim terminie, ale wydaje mi się, że my za rok, dwa, trzy, cztery będziemy w tak grobowych nastrojach, że wtedy dopiero będą na mnie mówić optymista, jak będę mówić, że będzie lepiej. Ale najbliższe lata będą bardzo trudne, będą być może największym sprawdzianem dla nas, dla naszego państwa. I ta gra o podział tortu pewnie już się toczy, to jest myślę, że dla wszystkich jasne. Bardzo Państwu dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za naszą dzisiejszą rozmowę. Właściwie moglibyśmy tak jeszcze kontynuować przez długie godziny, ale czas już nas niestety nieubłaganie dogonił. Jeszcze raz bardzo dziękuję pani profesor Monika Gabriela Bartoszewicz, dziękuję. Pan Marszałkowski i pan Krzysztof Wojczal, a ja zapraszam już w środę na kolejną debatę w ramach czwartego forum geopolitycznego. Tym razem porozmawiamy o gotówce i jej przyszłości. Dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc. Dobranoc.